Dobrze, więc ustaliliśmy, że 0,1 to nie 1, mimo że chęci. Obydwoje myśleliśmy, że to 0,1. Widać, jesteśmy po prostu wychowani w starym systemie edukacyjnym. Klasycznym. Tak. Jaki ty jesteś rocznik? 7,5. Aż! Myślałem, że powiesz, że 7,4 i powiedziałem, że wreszcie ktoś jest kurwa starszy, ale a ty nie. Jak masz rocznik? No właśnie 7,5. No. Zajebisty rocznik. Nie, no spoko. Rocznik jak rocznik. A kiedy masz urodziny? We wrześniu. A którego? Nie będę podawał, dobra. Kurwa, będą mi tu pisali. Te, ja nie obchodzę, a ja nie obchodzę urodzin, więc ten. To jest kurwa bezsensowne, kurwa. Świętowanie z powodu, że się urodziło. Ja pytam dlatego, bo jestem z sierpnia, więc jestem starszy. Rozumiem. No dobrze, no to chociaż tyle, kurwa, ustaliliśmy. Ale już ten, rozumiem, że to dzisiaj nie masz urodzin? Nie, to jeszcze okay. Nie jest ten dzień sierpnia. No, dzisiaj mój ojciec ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. To jest. Wszystkiego dobrego, tato. Kurde, tak sobie myślałem, jak w ogóle zacząć tą rozmowę, bo jest wiele tematów, które chciałem poruszyć. Proszę Państwa, w ogóle mamy dzisiaj specjalnego gościa, Kruger. Siemanko. Siemanko, strasznie się cieszę, że z tobą rozmawiam. Personam. Okej. Okay. Było trochę ciężko się spotkać, no ale jednak przekonałem ciebie do siebie. Twoja energia mnie przyciągnęła. Tak, jednak? Tak, tak. Okay. Jak ujrzałem cię, twoją. Jak ujrzałem twoją osobowość na żywo, no. To od razu pomyślałem, że popełniłem duży błąd wcześniej, nie wyrażając chęci spotkania się. To fajnie, to miło. Kiedyś bym się na takie coś zapężył, jakoś tak ofukał, a teraz w ogóle właśnie podchodzę z otwartym umysłem, też się zmieniam. Słuchaj, masz tu czarną dziękuję. Kawę z tego miejsca, w które sobie zażyczyłeś, ale powiem ci coś więcej, kurwa, to nie wszystko. Tam po prawej stronie masz również ciasteczko do tej kawy, kurwa. Tak grubo pojechałem, także... Dziękuję, fantastycznie. Podzielę się z tobą. Nie, nie, bo w ogóle w żadnym wypadku, bo tam jest cukier, ja unikam cukru maksymalnie. I tyle, ale byłem tam i faktycznie to jest to miejsce, w którym kiedyś kolega właśnie z Saskiej Kępy, jak kupowaliśmy kawę, to zaprowadził mnie tam i jeździliśmy tam naokoło na 10 różnych sposobów. Tak. On nie wiedział, jak tam dojechać samochodem, w końcu się okazało, że trzeba od tej głównej ulicy tak. dojechać i tam dopiero skręcić, zrobić takiego zawiasa. Ofowość tego miejsca jest podkreślona na różne sposoby. Tak. No, i berlińską toaletą, w której zamykanie jej ledwo działa. I psem, który agresywnie szczeka na ludzi i wmawia się im, że on jest bardzo sympatyczny. Co najmniej minta, jeśli nie Kreuzberg po prostu. Tak. Ja bym powiedział, co najmniej... Kurwa, Moabit, kurwa, jak nie Kreuzberg. No to właśnie, no to... Mite, kurwa, od Kreuzbergu to się mocno różni. No tak, tak, mite bardzo. Co, kurwa, nie. Za ciepło cały czas jest? Nie, jest fajnie. Bo ja ci powiem, że ja teraz jestem taki, kurwa, że trzymam te 20 stopni, bo to niby zdrowie i chuj. A tak naprawdę normalnie bym sobie strzelił 16 i... Myślisz, że organizm tak. wie, że to jest 20? Nie wiem. Lekarz tak lekarz, wie. Tak mówił. To jest, boisz, że to jest ten lekarz od 0,1. Może być, no. Organizm nie zna matematyki, tylko naturę, więc... Tak? Wsłuchujesz się po prostu w swój organizm? Mhm. Lubię, jak jest zimno. Ma być zimno. Tylko, że wiesz co, ja się wsłuchiwałem w parę rzeczy w życiu, które lubię i potem się okazało, że nie najlepiej... Że to są narkotyki ciężkie. Na przykład. Chociaż oczywiście jest to żart, ale faktycznie organizm mówił parę razy, że może tego nie lubię, tylko ja go przekonywałem do tego, że go... Nie, bo ten organizm jest skomplikowany, składa się wiesz, z różnych części, z receptorów smakowych na języku, a potem takich tych wewnętrznych narządów, które cierpią, a nie pokazują, że jest im źle. Niektóre nie pokazują, a niektóre pokazują. Po prostu zagłuszamy to kolejnymi okrzykami.
No dobra, moja mama na przykład ryby nie je i ona mówi zawsze, a ja chyba byłam kiedyś rybą, nie cierpię ryby. I mam dwie osoby takie w rodzinie, nie, które nie cierpią ryby i podobno właśnie jak się nie cierpi jedzenia ryby, to nie ma co jej jeść i udawać, że ona jest jakaś zdrowa i nie wiadomo. Ona może co. Nawet być zdrowa, można świadomie zdecydować z tego zdrowego aspektu życia, jakim jest jedzenie ryby. Aha, w ten sposób. Po prostu ona nawet uznajmy, że jest zdrowa, no ale... Po to się męczyć wszystkim zdrowym. W filozofii życiowej uznajesz krótsze, intensywniejsze i szczęśliwsze życie niż dłuższa nuda? Bardzo się cieszę, że rozmawiamy o filozofii, bo najmniej chciałbym rozmawiać o jakichś trywialnych rzeczach typu prowadzenie firmy. O tym też będziemy rozmawiali, niestety. Filozofii życia... to teraz to ja mogę się wymądrzać, bo mam już tyle lat, co wynika z tego rocznika, o którym mówiliśmy. Uznaję życie świadome, żeby okay. wiedzieć, co się robi i po co, jakby, po co się żyje. No, faktycznie z takich dwóch wyborów to życie krótsze i świadome niż dłuższe, nieświadome może. Okej, okay, ale ja nie pytałem o świadomość, tylko o coś kompromisem między przyjemnością a szczęściem. O to pytałem. Wiesz, czym jest przyjemność, a czym szczęście? Oglądałeś pogawędki z Dalai Lamą? Nie. Nie? Nie. Nic nie oglądałem. Jak? Jestem... Niemożliwe. Wyglądasz mi na takie, co wszystko oglądam, albo przynajmniej czytał. Tak było, tylko 4 lata temu uznałem, że za dużo obejrzałem. Okej, okay. Czyli właśnie Dalai Lama mógł wpłynąć, albo jakiś inny tak. Ajahn Brahm, kurwa, na to, że teraz już za dużo, już teraz trzeba po prostu poczuć, kurwa, usiąść, kurwa, i poczuć, jak wiatr smyga twoje, kurwa, włosy krótko, na ręce. Słuchaj, bo pomyślałem, że nie chcę się karmić wytworami innych umysłów. Ale, no, tak. Czyli filmy, te wszystkie rzeczy, co powstają, seriale, one są świetnie zrobione, ale są tworem, wiesz, stu wybitnie kreatywnych umysłów, i mają na celu zaspokojenie mojego umysłu, a mój umysł już się taki był zawsze głodny i tak się chciał zaspokajać i chłonąłem wszystko i masz rację, przeczytałem strasznie dużo książek i to są tysiące książek i na wszystkie tematy umiem dyskutować w związku z tym, co jest odbierane często jako przemądrzałość. Wśród tych, co mnie znają, wśród tych, co mnie nie znają, to jestem ciekawy, bo mogę porozmawiać, tak? Ale postanowiłem nie oglądać, nie czytać tak dużo wiesz, beletrystyki czy prozy, tylko klasyczne rzeczy poruszające serce. Znaczy, klasyczne rzeczy, co teraz Szekspira całego przelatujesz, czy co? Wiesz co, no, na przykład czytam Łuk Triumfalny Remarka teraz 4 razy z rzędu, bo on mówi o istocie życia i relacjach między mężczyzną a kobietą. Czytam, okay. No... Rozumiem, czyli broisz się, kurwa, już w takie po prostu broń, kurwa, taką podstawową, ale która zawsze, kurwa, dowozi, kurwa, rezultat. Właśnie, myślę, że ktoś, kto poświęcił dużą część swojej wrażliwości i czasu, umysłu, rozmyślaniom nad kondycją ludzkiego życia i przelał to na papier i jeszcze w latach, kiedy miało się na to dużo czasu, tak? Kiedy rzeczy i te wytwory nie powstawały pod dyktaty rynku i premier tak szybko, to tam więcej można z tego wyciągnąć. To jak Shakespeare, do którego wracasz, też pewnie pisał troszkę to pod zamówienia, żeby dobrze sprzedawać, ale więcej tam wyczytuję tajemnic ludzkiego życia, wiesz? Jak żyć? To są takie pytania, to mnie interesuje. No dobra, bo ja byłem przy tym szczęściu, a... Szczęście, przyjemność. Tak. No, że przyjemność jest długotrwałe. Tak, no właśnie. Przyjemność jest chwilowa, tak. ale ta przyjemność często... zawsze kosztuje. Nie zawsze, moim zdaniem, ale często. Mhm. No nie zawsze, bo na przykład sobie wypijesz, nie wiem, dobry napój, niekoniecznie musi cię kosztować on cokolwiek, tak? Jest po prostu smaczny, jak nie masz, nie wiem, za dużego cukru czy coś, on był słodki, to wszystko jest okej, twój organizm reaguje na niego. To jest cudowna przyjemność, tak. No właśnie. To dbanie o siebie. No i nic, no i łączy się z dbaniem o siebie, tak. Więc nic nie kosztuje, ale wiesz co, już inne przyjemności mogą kosztować. No ale to w takim razie trzeba żyć świadomie i ustalać ten moment, kiedy przyjemność zmienia się w uzależnienie.
czyli szukać złotego środka i dawkować substancje wszelkiej maści w odpowiedniej ilości. Tak. To jest trudne, na przykład. Jak skurwysyn. No właśnie. Ale czytałem kiedyś rozmowę z typem, który się, nie wiem, jakiś doktor narkotyki, na niego mówią. Doktor narkotyk? Coś w tym stylu. To jest taki gościu pochodzenia jakiegoś azjatyckiego, ale Niemiec. No i on się specjalizuje w narkotykach. I ta rozmowa z nim przebiegała tak, że oni rzucali mu dany narkotyk i on się wypowiadał, o co chodzi, a potem w ogóle podsumował całą ideę brania narkotyków, której on był w ogóle jawnym sympatykiem. I z tej rozmowy była taka zabawna rzecz, bo on na przykład, on największym przeciwnikiem narkotyku, jaki istnieje, to był alkohol. I on twierdził, że alkohol to w ogóle nie wchodzi w grę, on tego narkotyku nie bierze, bo jest za mocne. A co ty o tym sądzisz? O alkoholu? A ja akurat to jest jedyny narkotyk, który ja biorę. Ale dawkuję go i pozwalam sobie na przedawkowywanie go już coraz rzadziej. Natomiast znalazłem w ogóle niesamowitą możliwość, że potrafię gdzieś pójść i wypić sobie, nie wiem, parę szatów i jest fajnie. Wprowadza mi to w dobry nastrój, ale idę spać niepijany. W ogóle zadziwia mnie to. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe zrobienie czegoś takiego. Czasami też się upiję, żeby nie było. No, ale on powiedział jedną fajną rzecz, bo ta pani, która z nim gadała, to, że no to ale jak pana wyniki, no pan jest jakimś ćpunem w końcu i tego. On mówi, no pani nic nie zrozumiała, moje wyniki są perfekcyjne, jestem zdrowym człowiekiem, że pani, ja umiem brać narkotyki i biorę tyle, ile należy. Ja biorę sobie kokainę, po prostu biorę sobie jedną ścieżkę na zabawę całą, albo dwie, dawkuję sobie tyle, nie walę koks jak jakiś dzikus, kurwa, z nosem w tym proszku. Nie, proszę pani, tak się nie robi. Po prostu pobudza. Jedna dawka kokainy jest równa mniej więcej 3-4 ekspreso, powiedział. I tyle. No i taka była ta jego idea. Teraz, żeby ktoś nie zrozumiał, że tutaj namawiam do ćpania czy coś, ale jest to jakby taka ciekawa rozmowa, z którą już się dzieliłem z ludźmi parę razy. Ja otwarcie z chęcią bym namówił. No. Jak doktor narkotyk tak poleca. Żeby, tak, ale nie można tego robić, bo jest to zabronione prawnie. Oglądanie doktora narkotyka? Czy... Nie, polecanie narkotyków. Tak, polecanie narkotyków? A może czy polecanie, czy namawianie do nich? Nie wiem. Nie to i zapytajmy się tych panów. Przepraszam. Aha, pojechali niestety. Trudno tą odpowiedź zrozumieć. Ja nie namawiam do narkotyków tych zabronionych. Chyba, że to są dozwolone, to namawiam. No jak alkohol. One przynoszą w postaci akcyzy wpływ do skarbu państwa. No tak. Można do nich namawiać, ale też są jakieś ograniczenia tej agencji antyalkoholowej. Można namawiać do jednego piwka. A to właśnie ciekawe, jak to wygląda prawnie, czy właściwie, a mogłoby się okazać, że nie, że jak namawiasz do tego, to też jest źle. Nie sprawdzałeś to prawnie, jak to wygląda? Czytałem kiedyś ten kodeks reklamy, że są to takie ograniczenia weszły, że na przykład nie można pokazywać, że piwo, że alkohol, czyli ten dozwolony reklama, czyli w ogóle piwo jest chyba, tylko ma dozwoloną reklamę, tak, w środkach masowego przekazu, że tam nie można, są, na przykład nie można nagrać takiej reklamy, że dzięki piwie zdobyło się kobietę. Nie można. Tylko można nadrobić reklamę, że się dobry czas spędza z przyjaciółmi. Albo że się jej dogodziło butelką od tego piwa, oczywiście odpowiednio nasmarowaną, zdezynfekowaną i przygotowaną do tego. Chyba nie można. Nie? Tego znaczy, nie można? Ale nie było można, w niej piwa! Można, to ja pocierało się leciutko jej łechtaczkę, patrząc jej w oczy i wypowiadając komplementy. To jest świetne, tylko nie do końca mi piwo do tego pasuje. Butelka taka. Butelka, słuchaj, bardzo podobają mi się twoje fantazje i dywagacje erotyczne. Sam mam bardzo dużo. Ja nie mówię o żadnym jakimś chamskim butelkowaniu. Nie, no, o małej butelce. I nie, takie, chodzi, tylko, nie chodzi o szampana. Tylko w butelkowaniu tylko. Mhm. Myślę, że producenci piwa rozważali to i nie zdecydowali się. Ja mam genialny pomysł na genialną reklamę piwa. Mhm. Nie tą teraz z butelkowaniem. Jeszcze inną. Tak, zupełnie inną. Po prostu
tak genialną, że nie mogę jej opowiedzieć, chociaż chciałbym ją teraz opowiedzieć wszystkim, ale jeżeli jakiś producent piwa to ogląda i chce ze mną to zrobić, to ja w to wchodzę. Ja będę między innymi reklamował, nawet mam już na dwie części. Na pierwszą i na to, jak już dystrybucja się rozrośnie, to mam pomysł na drugą część. Jest oparta na troszkę naszych kompleksach związanych na przykład z Niemcami i na tym, jak możemy na nich zagrać i nad nimi zdominować ten naród, ale w żaden negatywny sposób, w totalnie zabawny i radosny. Zdradzę tylko, że byłbym przebrany w niej za Bawarczyka. W pierwszej części, w drugiej już nie. To jest reklama, która powinna wyjść podczas Oktoberfestu. Mogłaby, albo przed, żeby napędzać koniunkturę. Szkoda, że tak, że teraz Robert Lewandowski nie mógłby być twarzą tej reklamy, bo już nie ma nic wspólnego z Bawarią. A pasowałby, bo jako sportowiec niby nie pije piwa. Jego żona za to by się nadawała do tej reklamy, ale... Do tamtej? Tak, ale nie śmiałbym. Nie śmiałbym. Jednak zbyt duży szacunek dla Roberta. Wielki, oczywiście to... Czy jeśli mam być szczery... Nie mam bladego pojęcia, wiem tylko, znam go jako osobę, która poleca mi komputery Huawei. Już nie. Nie? Nie, bo to by było... A ja go znam tylko z tego. Nie widziałem nigdy żadnej bramki. Natomiast to w takim razie ze strony tego... potworną ilość poleceń komputera Huawei. Myślałem, że jest jakiś w ogóle znany informatyk, który specjalizuje się w komputerach i dlatego wybrał tą markę, dogadał się z nią, otrzymał za nią dobre pieniądze i mi polecał. Potem się okazało, że gra w piłkę jeszcze. Wyobrażasz to sobie? Wyobrażam sobie taką reklamę. Czy wiecie, że nasz specjalista od IT, który od dawna poleca wam komputery, również gra w piłkę? Tak. Ja kiedyś... I reklama piłek w końcu, kurwa, tego na czym się zna. Ja kiedyś robiłem takie unboxingi dla żartu i w każdym prawie unboxingu mówiłem, czy wiecie, że ten znany producent butów Jordan grał kiedyś w kosza? I ludzie się denerwowali. Naprawdę? Naprawdę. To ty gadasz, ja będę sprawdzał, bo wiedzieli, kurwa. Wiedzieli, ja wiesz, ja im coś mówię, oni wiedzą. Aha, chcieli się dowiedzieć czegoś nowego. Czegoś więcej. Ale wiesz co, to jest zabawne, bo ja robiłem dokładnie to samo. Robiłem unboxingi dla żartu, bo pierwszy unboxing, który zrobiłem, był po prostu totalnym żartem. Nie. Z tego względu, że po prostu jak dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak unboxing, tak, wydało mi się to prześmieszne. Tak kurwa kretyńskie, puste i idiotyczne, że postanowiłem po prostu to zrobić. A potem się okazało, że był to całkiem spoko przyczółek do jakichś tam mniejszych czy większych współprac. Kurwa, no. Wybraliśmy drogę korka i wypadków. Tak. Z których uciekniemy na kolejnych światłach. Tak, do hotelu Sheraton czy jakiegoś innego. Wiesz co, to w takim razie ten twój rocznik i te dywagacje 011 prowadzą mnie do wspólnej myśli, że te takie nowe formaty nas najpierw rozśmieszają. Bo ja też jak usłyszałem o unboxingu, myślałem, że to jest żenujące. Tak. Otwierać pudełko i opowiadać o butach, tak, które są w tym pudełku. I też robię. Mają może... kurwa sznurówki. Mają sznurówki i nowe. Dodatkowe. Tak, i pochodzą z Japonii albo skądś. I robiłem to dla żartu. I tak, wiesz, to trochę ten żart jest takim wytrychem, że jak ktoś powie, że to jest chujowe, to powiesz, że to dla żartu było. Słuchaj, to jest akurat taktyka stosowana przez wielu, jak się da dupę albo zaprzeczy wszystkim rzeczom, które się do tej pory mówiło, to wtedy się mówi, że to jest dla żartu. Ja trzymam sobie ten, kurwa, ten as w rękawie, jak tylko ten zaprzeczę wszystkim. Tylko, że ja zawsze teraz stosuję tą taktykę, że zostawiam sobie otwartą furtkę, mówię, że będę reklamował szajs i tak dalej, więc nikt nie ma prawa o nic mieć do mnie pretensji. Ja już mówiłem, że jestem niemoralny. Proszę się do mnie nie przypierdalać. Nie mówiłem, przynajmniej się nie wybierałem. Wtrącasz im z ręki asy wszystkie jeszcze przed rozpoczęciem partii. Tak. Tak, tak to właśnie sobie rozumiem. Jesteś takim tricksterem, jokerem. Trochę tak, ale to jest, ale nie poszedłem w zło jak Joker.
Ale jak oglądałem Jokera, oglądałeś tego Jokera? Oglądałem tego Jokera. To sobie pomyślałem, że to jest trochę o mnie. Bardzo mnie zdołował ten film. Chciałem wyjść w trakcie, ale koledzy tam siedzieli i wszyscy, kurwa, podniecali się, jak on jest ciemny, zajebisty, prawdziwy i w ogóle i już chuj ten. A ja byłem właśnie po jakimś rozpadku, kurwa, związku i czułem się, kurwa, człowiekiem złym i niepotrzebnym. I tak sobie mówię, kurwa, jedyna dobra rzecz, że w niej nie poszedłeś w zło, kurwa, a mogłeś pójść, kurwa, w zło, ale nie. Wybrałeś sobie inną taktykę. Bardzo dobrze. Wiesz co, sobie pomyślałem, że ty jesteś bawidamkiem, a jestem rozbawidamkiem. Na czym polega różnica i jak definiujesz bawidamka? Że ty po rozbawieniu ruchasz, a ja nie. Po rozbawieniu siebie? Nie, damek. Rozbawienie masz na myśli perlisty uśmiech, czy tak ogólnie awanturaż cały? Bawidamek to jest taki ktoś, kto podrywa lekko dziewczyny. Lekko? Tak, lekko to przychodzi tej osobie. Jest w tym też słowo bawidamek. A ja sobie pomyślałem, że ja rozbawiam dziewczyny lekko, tylko że nie tak na pewno często rucham je po tym, jak je rozbawię. Mi się wydaje, że tobie to częściej się udaje, więc sobie pomyślałem, że jestem rozbawidamkiem, a ty bawidamkiem. Słuchaj, bardzo fajne określenie. Nie. Jesteś playboyem? Zupełnie nie. Naprawdę? Nigdy nie byłeś? Nigdy. Co ty mówisz? Ale jeśli chodzi o solidna kraksa tam. Konkretnie, jak to konkretnie o co pytasz, wiem o co pytasz, a odpowiedz mi tak. Okej, czekaj, zrobiłem źle. Umiałbym być lekko playboyem, ale nigdy nie miałem takiej ochoty. Tak? Tak. Ja pierdolę, ale się osadziłeś w realiach perfekcyjnie. No. Fajnie. Nie sprawia mi to radości. Lubię małą ilość osób na dłuższy czas. O, proszę cię bardzo. I lubię bliskość i zaufanie. Słuchaj, jak jeszcze przerobimy te tam taktyki życia i różne pierdoły, to później przejdziemy do konkretów jeszcze. To w ogóle jak należy żyć? Czy ty w ogóle jesteś w jakimś etapie, że coś wiesz w ogóle o życiu i o jakichś drogach życiowych, jesteś w stanie się tym podzielić ze słuchaczami, a i przede wszystkim ze mną, czy jednak i tak nic nie wiesz, tak jak wszyscy? Nic nie wiem, ale tą niewiedzą jestem skłonny się podzielić. Dobra, słuchaj. Jak już przyjąłem twoje zaproszenie, to po coś to jest, więc nie ma sensu nic nie mówić. Uważam, że żyłem zupełnie nieświadomie aż do 43 roku życia. Aż do przebudzenia. Aż do przebudzenia, kiedy to w 43 roku życia miałem wielki... Usiadłeś pod wielkim dębem. Tak, miałem wielki kryzys związku. Skończył się w takim związku, o którym myślałem, że to jest... Że to już jest to. Życia, że to jest. Ale może to był związek życia, tylko my niepotrzebnie zakładamy, że związek życia ma być na całe życie. Nie, bo to tak, no to jest tak, jak że każdy związek ma z góry określoną ilość czasu. Niektórzy mają to szczęście, że na przykład związek z góry ma określoną ilość czasu, przed 150 lat, no i się nie dożywa końca. O. Może tak być, po prostu. Tak. Są też związki, jak w dobry wyrok w amerykańskim pudle. Tak. Nie ma dożywocia, jest po prostu łączone. Nawet jak cię zwolnią z trochę, to i tak jest do odjebania stuwa. To my na pewno dobrą wiadomość, połowę wyroku kasujemy. Została tylko stuwa. To Ameryka jest ciężka z tymi numerami swoimi. Cyframi. No i co? Znaczy, nie, że doznałem przebudzenia, znaczy, doznałem tak jak w Matrixie, że nagle się budzisz w takim słoju, gdzie w słoju nie ma nic fajnego dookoła, gdzie cały świat jest oddarty z tego, co się wyobrażało, czym jest. Ale nie do końca to zrozumiałem tak od razu. Od 4 lat to badam i chcę zrozumieć i podążam drogą rozwoju duchowego, jakkolwiek to brzmi. Czekaj, masz klapki, kurwa, co masz za buty, kurwa? Słuchaj, mam klapki, tutaj tak. Mam tą, ten man band. Taki plastikowe, asiksy. No to dobra, prawie jak klapki, no wybaczam, kurwa, ale powinieneś mieć klapki w tym, moim zdaniem, już w tym etapie rozwoju, tak. W ogóle właśnie
ten rozwój duchowy oparty na zewnętrznych formach typu klapki, paciorki na ręku. Ja mam. Na szyi. A, na szyi, a poza tym, wiesz, nie pasują ci do butów, jeśli chodzi o ten rozwój, entuzjazm. Ja bardziej do czapki i do spodenek nimi. No, tak, no i robisz to dla fitting fajny, no. Więc nie zająłem się tymi właśnie zewnętrznymi formami rozwoju duchowego, bo uznałem, że ta dusza jest w środku jednak. Zacząłem rozmyślać. To rozmyślanie zajmuje mi zdecydowanie dużo czasu, może za dużo. Jak za dużo. Wszystko. Generalnie dzisiaj uważam, że wszystko jest po coś i wszystko jest tak, jak ma być. Wszystko naprawdę? Jest tak. To ty gadasz. Mhm. Czyli jedziemy, tam jest korek. To uznaję, że ten korek właśnie, to nie wiadomo, czy on jest dobry, czy jest źle. Tu nie ma ten efekt motyla tego, czyli każda zmiana powoduje nagle wielkie inne zmiany we wszechświecie, jest tak nie do ogarnięcia i zrozumienia, to jednym słowem nie można żałować, że się skręciło w prawo, a w prawo się złamało nogę. Bo może jakby się skręciło w lewo, by się złamało obie. I tego nigdy się nie dowiesz. W związku z tym trzeba pozostać w tej chwili, która jest. A oglądałeś Biegnij Lola Biegnij? Run Lola Run. No, albo Lauf. Lauf, bo to niemiecki Lauf, film. Oglądałem, Lauf. Tylko na tyle dawno, że musiałbyś mi opowiedzieć bardziej, przybliżyć scenariusz. Chłopak Loli jest zamieszany w jakiś biznes taki troszkę bandycki, tak. A może nawet nie troszkę, tylko po prostu bandycki, i wiezie bandziorom jakiś szmal, ale jest bardzo zmęczony i przysypia w metrze, ale w końcu z niego wychodzi, jak się zamykają drzwi, nagle dochodzi do tego, że zostawił torbę, w której jest kupę szmalu, i patrzy na niego bezdomny i patrzy na tą torbę, w której jest w tym pociągu. No i on dzwoni do swojej zajebistej dziewczyny, Loli, i mówi do niej: słuchaj, kurwa, jestem do rozjebania. Za 20 czy tam za ileś minut, jak nie oddam hajsu, to po prostu jest pod kurwa wszystkim i nie wiem co. A ona mówi do niego: czekaj, kurwa, ruszam. No i ona zbiega schodami ze swojej kamienicy, takiej kurwa chyba berlińskiej, co ponad Berlinie. I za każdym razem, jak zbiega, ponieważ jest pokazane ileś wersji jej zbiegania, wydarza się ten tak zwany efekt motyla, który chyba bardzo często jest sprowadzony do psa, który raz jej wbiega pod nogi, raz nie wbiega, raz ona się niego potyka, raz przeskakuje, jak raz coś tam. I za każdym razem ta historia się wydarza zupełnie inaczej. Właśnie to jest pokazany ten efekt motyla. Jest przedstawionych po prostu ileś wersji tej historii, tego wydarzenia. No i nie będę opowiadał, bo to jest fajny film do polecenia, będę musiał wrócić sobie w ogóle do niego, chociaż go niestety pamiętam idealnie. A również do tego jest taki zajebisty dodatek, że ona uderza się cały czas o różnych ludzi i w związku z tym, że ta historia przebiega inaczej, to historie tych ludzi też są pokazane zupełnie inaczej. Taki jest tam śmieszny motyw, że jakaś matka z dzieckiem przechodzi nagle z powodu, przy jakimś tam innym zbiegu okoliczności, ktoś porywa jej to dziecko w ogóle, a jak nie, to ona gdzieś tam idzie z nim normalnie. No to, takie rzeczy. To te wszystkie rzeczy, o których mówisz, które można zobaczyć w filmie, radość życia polega na tym, że się nie dowiesz, jakie byłoby twoje życie, gdybyśmy tam teraz pojechali w korku dalej. Może takie same. A może się na przykład dowiadujemy o tym, tylko jesteśmy w tym samym wiruś miejscach, ale nie pamiętamy tych innych wersji. No tak. No tak. Może ta nasza jaś się nie przenosi między tymi wersjami. Albo może się przenosi, tylko my nie mamy pamięci między tymi zdarzeniami. I te wszystkie, dla mnie te wszystkie możliwości, o których mówisz, prowadzą do tego, że należy skupić się na chwili obecnej. Okej. Okay. Myślenie o przeszłości prowadzi do depresji, a denerwowanie się przyszłością, która w ogóle nie nadeszła i jej nie ma, prowadzi do stresów, nerwów. A czemu? Można się też rozkoszować przyszłością. Naprawdę? No tak, coś nazywa marzenia. Marzenia. Marzenia, no. No nie. Wiesz, że były na przykład badania, że czarnoskórzy są lepsi w marzeniach niż biali? Znaczy, czarnoskórzy są lepsi w marzeniach, mają więcej tak, marzeń? Tak, lepiej marzą, więcej marzą. I
przynosi im to szczęście. No prawdopodobnie tak, bo marzenia przynoszą szczęście. Marzenia są super. Ja na przykład uważam też, że czarnoskórzy i nikt nie pierdoli, że teraz kurwa nie można mówić o DNA rasy, bo kurwa można. Uważam, że mają większe kutasy. Nie, wcale nie. Kolor skóry jest w DNA? No jest. Nie, uważam, że ten, że są na przykład bardziej się jarają rzeczami. Prowadząc markę 100%, jak współpracowałem z czarnymi artystami albo na przykład modelami, to nikt się kurwa tak nie jarał ubraniami 100% jak oni. Bo jak Redmanowi, mojemu ulubionemu artyście, pokazywałem ubrania, on brał je. What the fuck is... It's fucking killing shit, come on! Oh fuck! Kurwa tak robił, kurwa. Ja pokazuję komu ją. O, fajne. Czyli wyższy poziom ekscytacji. Tak. Wynikający z pozwolenia sobie na marzenia. Tak. Uważam, że to coś ma wspólnego z marzeniem. Może to jest sposób na obłaskawienie marności chwili obecnej. No. Jeżeli jest ona marna. Jeśli bo może marna, być to, ona... Wiesz, poczekaj, porównując chwilę obecną do marzeń, ona zawsze będzie marniejsza od marzeń, bo w marzeniach wszystko jest możliwe. Chyba, że ktoś ma takie same marzenia, ale wtedy nie obłaskawiają w chwili obecnej. No tak, wiadomo. Chyba, że ktoś ma takie mroczne marzenia, jak właśnie Joker. Ja nie, czy to były marzenia, czy to były tylko dewiacje wynikające z frustracji i czy to jedno i drugie to samo? No wiesz, jak ktoś jest w jakiejś depresji i w trudnej sytuacji, to właśnie masz rację, nie mam marzeń. Nie umie chyba sobie wyobrazić sobie, że to się kończy. On moim zdaniem też często znajduje przyjemność w katowaniu siebie. Miałeś kiedykolwiek taką sytuację? No miałem, uciekam, staram się uciec od niej, ale znajduje, umysł wciąga człowieka w myślenie o sobie i budowanie swojego ego. I teraz najbardziej się myśli o sobie, katując się przez różne sposoby. Jestem biedny, jestem smutny, nikogo nie mam, przeżywam. I to jakby to nasz największy wróg to jest nasz umysł. Pierdolne to wszystko w pizdu. Tak. Zapytają się mnie, czemu to pierdolne jest w pizdu. Powiem im, kurwa, bo to jest wszystko gówno warto. Oni powiedzą, nie, nieprawda. Jesteś zajebistym, fajnym, wartościowym człowiekiem. I powiem, nie, chuja wiecie. Wcale takim nie jestem. Wy też nie jesteście. Cześć. bardzo mi to pasuje na taką fajną nowelę. No ale kurwa, tak się nie dzieje, dzieje się tak czasami. No tak się dzieje, ale to jest właśnie droga donikąd. Tak, to jest na przykład ten, w potęgach podświadomości tego typu publikacjach albo nawet filozofiach. Tak. Mówią o tym, jak ludzie na przykład się utrzymują przy chorobie, bo kurwa im to pomaga, kurwa, mogą pomaga sobie im to znaleźć swoją wartość. Tak. Tak. Ja polecam książkę Potęga teraźniejszości, jeśli mówimy o potęgach. Czytałem. To jest fantastyczne. Czytałem, ale faktycznie muszę się przyznać, że były momenty, w których było mi trochę ciężko. I nie wiem, czy ją skończyłem. Ja ją zacząłem czytać te 4 lata temu i dopiero teraz ją rozumiem. Tak? Mhm. Zajęło mi to 4 lata. To muszę sobie wrócić do tego. I jeszcze, drodzy widzowie, muszę powiedzieć i podejrzewam, że się ze mną zgodzisz, że nie jest ona do końca o tym, o czym by się wydawało zupełnie z tytułu. Nie. Jest taka głębsza niż taka nazwa, bo to się tak wydawało, że to będzie po prostu tylko pielęgnowaniu teraźniejszości, zachwycaniu się wiatrem na swoim czole, kurwa. No właśnie zupełnie chyba nie. To jest o walce z tym obolałym umysłem książka, więc jest trudna i masz rację, nie zajmuje się zachwycaniem rosą o poranku na liściach. No, muszę wrócić do tego. O wielkim oddechu, przez który wdziera się istnienie i świadomość. A czy jakaś filozofia już ułożona, no teraz powiedziałeś o tej książce na przykład, ale czy jest jakaś taka filozofia ogólnie znano, przyjęta, która jest ci bliska? No, mam z tym duży problem, bo... Bo mam taką teorię, że jak jest coś, co pasuje wielu osobom, jakaś filozofia, tak? To jest w tym coś podejrzanego, w tym sensie, że to musi być bardzo takie spłaszczone, przystępne, żeby pasowało tak wielu osobom, tak? Tak jak, wiesz, no, serial na Netflixie, no, żeby go obejrzało dużo osób, on musi być dość uniwersalny.
nie niszowy. A myślę, że każdy człowiek jest niszowy. Nie, ja myślę, że większość osób jest nieniszowa. Wtedy nie byłoby mowy niszowości. To ja jestem niszowy i w związku z tym te ogólne filozofie są zbyt takie, nie, może nie stereotypowe, no za proste, za zero-jedynkowe. Na przykład buddyzm, no to właśnie nie jest aż tak coś nie zero-jedynkowy. Właśnie chciałem do tego podążyć, że ten buddyzm, to nie czuję, że to jest filozofia, tylko to jest takie inne spojrzenie na życie. To na tym polega filozofia właśnie, to jest definicja filozofii. Spojrzenie na życie. Tak, ale ja tak bardzo jestem niewolnikiem słów, no. Też chcę od tego uciec, że właśnie... Mówmy na to stół. Więc ten stół... Stół buddyzmu... Tak. Uwielbiam, gdy stół buddyzmu... Bufet buddyzmu. Uwielbiam, gdy bufet buddyzmu zaprasza mnie na posiłek. No. Nigdy nie odmawiam. Mm-hmm. Nigdy nie odmawiam. Ale są na tym stole jednak jakieś małe potrawy, sosy albo dodatki, które ci nie smakują? Tak, po które nie sięgam. No właśnie. Ja tak podobnie mam z buddyzmem. I na przykład nigdy nie wypijam czary goryczy z tego stołu i pogodzenia się z tym, co jest. Tak, właśnie, to prawda. Nigdy nie wypijam tak. To ja na przykład nie jem do końca sosu akceptacji wszystkiego, co przynosi życie. Tak, za dużo tego sojowego ich sosu jest za dużo. Można troszkę sobie polać potrawę, ale tu bywam oszczędny w soli, którą kurwa niesie ten sos. Ja zdecydowanie właśnie w tych dziwnych potraw związanych z uczuciami, z relacjami, tam nie umiem odnaleźć radości w smaku, akceptacji, na przykład odrzucenia. Tak, jebać to. Tak. Odrzucam. Znaczy odrzucam odrzucenie, nie przyjmuję, nie chcę się z nim pogodzić. Tak jest. Bardzo dobrze. A jakich na przykład mistrzów śledziłeś? Mistrzów... Coś tam kurwa widziałeś, nie wiem, książkę czytać na internecie, ktoś gadał albo kolega. Słuchaj, teraz słucham Sadguru. Sadguru. Mhm. Okej. Okay. I czytam dużo Osho, wiem, że on jest uznany za Osho. Za Oshołoma, wariata i... A ja znam wiele osób, które też o tym człowieku mówią mimo wszystko dobrze. Tak, ja o nim chcę mówić bardzo dobrze. Mam jego książki i lubię je czytać również po angielsku, bo jakiś, myślę, że to tłumaczenie na angielski jest bliższe jemu niż na polski. I jego proste przedstawianie rzeczy, które komplikuje wszystko po tym prostym przedstawieniu, bardzo mnie pociąga. Bardzo. Okej, okay, ale czy on niesie jednak jakąś dobrą nowinę? Bardzo. Tak? Tak. Jaką? Wiesz jaką? Że miłość jest w tobie i jest nieskończona i że nie jest zależna od ilości osób, które masz dookoła. Okej. Okay. Czyli, że można być samemu, ale nigdy samotnym dzięki temu. To jest właśnie. On ma taki termin, nie, you are not alone, to jest aloneness, kurde, aloneness. Po prostu nie jesteś samotny, jesteś sam. Ale sam, tak jak cię świat stworzył, jesteś. Z wielką wewnętrzną miłością. Dobrze, a czy to jest, sprowadza się do zachwycania się urokami tego, co nam przedstawia właśnie na przykład życie albo chwila obecna? Bo ja na przykład, ja potrafię się wprowadzić w taki stan, ale to niestety, albo niestety przyszło z wiekiem, że właśnie jadę sobie na przykład sam, samochodem, dwa razy sam, słowo pada, i na przykład w nocy przez jakieś miasto, na przykład przez Warszawę, albo przez Łódź tak ostatnio jeździłem, i zachwycam się tym miejscem i tym, że jest mi dane je podziwiać, że właściwie w każdym momencie mogę się zatrzymać i doświadczyć tego miejsca na różne sposoby, na przykład wchodząc w jakąś bramę, oglądając budynki, dotykając ich, wąchając. Niestety nie mogę wąchać, bo nie mam zmysłu węchu, ale mam nadzieję, że wróci kiedyś. Zgubił się zmysł węchu? Tak. Jest jakaś neurologiczna sprawa. Jak miałem COVID, to wrócił, ale na krótko. Natomiast... No właśnie, na przykład nie czuję się samotny, czuję się, jestem sam, ale nie jestem samotny. Myślę, że do tego się na przykład sprowadza? Tak, myślę, że się do tego sprowadza, żeby poczuć swoją wartość bez opierania się na innych ludziach.
Tak myślę. A wytrzymałbyś w izolatce? W izolatce takiej białej, bez klamek? Takiej kurna chamskiej ciurmie jakiejś, kurna, gdzieś tam wrzucają. Za karę? Tak. Za niesprawiedliwą karę na tak, przykład. Tak. Albo za sprawiedliwą, ale tak ułożoną, że nawet nie wiesz, że ona jest sprawiedliwa, bo to jest za coś, czego ty nie pamiętasz i tak cię dojebano. Wierząc w karmiczność, nie przyczynowo-skutkową, tylko taką, kurwa, czary-mary, kurwa. Karmiczność pokoleń, tak? Tak, i takie różne. Nie chciałbym, znaczy... Nie byłem wczoraj na rozmowie z taką... z szamanko-terapeutką i ona absolutnie wierzy w tą karmiczność wielu pokoleń, lat, no, całego świata i wszystkich ludzi. I powiedziała mi, że ta karmiczność jest i się odpowiada za grzechy przeróżnych wcześniej wcieleń, gdzie się było na przykład katem. Ale powiedziała mi jedno bardzo coś pocieszającego, że obecne nasze wcielenie jest najlepszym, które było dotychczas. Najlepszy. Naprawdę? Tak. Nie, że kiedyś mieliśmy lepsze, a teraz cierpimy. To dziś jest najlepsze. To czyli... mi się bardzo spodoba. Okay. To jest najlepsza wersja, jaką mogłem dostać. Dobra, czyli to jest po prostu cały czas pocieszenie. No bo widzisz, ja uważam, że te różne filozofie, religie, jednak kurwa, jednak jest dobrze, jak trochę jest tak, jak w amerykańskim filmie. I chuj, i jest happy end. No tak. Jebać polskie kino, kurwa, jebać je. Jebać, kurwa, to, że kurwa... Jebać dom zły. Tak. Bardzo lubię. Pieprzyć Smarzowskiego, kurwa. No tak. Przepraszam, panie Smarzowski, wie pan, że chciałbym z panem rozmawiać. Oczywiście. Już pisałem do pana SMS-a, pan powiedział, że nie. Nie. Ale nie, odpisał bardzo grzecznie, że nie. Nie, świetne filmy. Nie jestem zainteresowany, ale mówiłem nie o panu, tylko o stanu ducha, który pan czasami przedstawia i który jest po prostu pociągający, ale z drugiej strony okropny. Odbiera nadzieję. Tak. Zdecydowanie tej izolacji bym wytrzymał, mając nadzieję. Tak? Tak. Nie wiem jeszcze, jak definiowano i czym pobudzano, ale bez nadziei mógłbym nie wytrzymać. Nie wiem, jak w sobie zbudować poczucie nadziei i wartości. Że wrócisz pod celę i z chłopakami w kiblu zrobicie sobie jakiś dobry bimberek i się nakurwisz jak szmaty i będziecie do siebie bełkotać. To by była, karty napierdane. To by była do ciebie ten. I że kumpel ci zostawi resztkę pojary, kurwa. W 40-stopniowym upale, kurwa, że będziecie mieli wystarczająco wody, żeby sobie wylać na ręcznik i powiesić, kurwa, na pierdolonym tym oknie, kurwa, i mówić na to klima. No podaj klimę młody. Albo nawet nie, że wrócisz, kurwa, do swojej, kurwa, celi w jakiejś, kurwa, ruskim pierdlu i że koledzy będą tak mili, że dadzą ci prycz do przespania się na 40 minut, bo wszyscy w niej, kurwa, stoją, bo jest tylu chłopa, że kurwa, teraz ty dostajesz swoje pierdolone 40 minut, a teraz ta izolatka, w której stoisz, jest tylko stojąca, jesteś po prostu w takim, kurwa, po prostu rurce, w której stoisz. Taka nadzieja, graniczne projekcje. Jejku, no takie rzeczy się dzieją. Dobra, jebać na... Ty, deskorolka, kurwa, to jest... O, skateboarding, no, no tak, tak. No kurwa, przecież to, ja twoją postać znam z powodu skateboardingu, no. Ojej, to wspaniale. Nawet tak. Ja sam swoją postać znam z powodu skateboardingu. Wiesz? Tak? No ja nie, w ogóle nie uważam, że żyłem i istniałem, zanim odkryłem deskorolkę. Jak odkryłem deskorolkę, miałem, nie wiem, 14 lat i tak się zakochałem w wolności, którą ona niesie. No i deskorolka... To czysta wolność. Styl życia, co? Styl życia inny od innych styli życia. Bardzo hermetyczny z powodu swojej trudności. Trudno jest uprawiać skateboarding. Bo nawet gdzieś słyszałem opinię, że najtrudniej, że nawet jakaś grupa lekarzy i ludzi zajmujących się sportem uznała, że jest to najbardziej skomplikowany sport. Ja tak badam, wiesz, bo ostatnio mi się wypieprzyło nagranie, a bardzo bym nie chciał, żeby się tak zdarzyło. Może, no. A nie mam jeszcze iWatcha, którym będę mógł sprawdzać, że czy wszystko gra. To jest tak? Tak, jest tak. I czekam na nowego teraz, bo wychodzi nowy, już nie chcę kupić tego starego. Wiadomo, tak. Podoba mi się twoja akuratność. Premier Apple'a. Nie, znaczy, no w sumie może tak, no w każdym razie, no tak to jest korolka, no. Jest to bardzo trudne, no wymaga koordynacji nóg i
rąk i ciała i jeszcze dla mnie ma aspekt jakiś magiczny, ten taki niedefiniowany, czyli ten styl, który się ma, czyli ta fizyczność, która, wiesz, chodzi mi o to konkretnie, że to nie jest taki, to jest trochę, gdzieś w jakim sporcie się za styl otrzymuje noty? W jeździe figurowej na lodzie. Tego w ogóle nie chciałem dotykać tego tematu. No, ale jest tak. No tak. A nie było kiedyś w skokach narciarskich? Jest dalej. Oprócz tego, że jest to sport przesiąknięty jakąś nieprawdopodobną dozą infantylności, aby nie użyć słowa pedalstwa, bo teraz takie słowo jest... Nie, mówię, ja zafigurowałem, tak, bo jest teraz to niemodne słowo, a ja tego słowa jeszcze kiedyś używałem w odniesieniu do rzeczy, czy właśnie infantylnych i słabych, a nie homoseksualizmu, tak, bo komu normalnemu by to przeszkadzało. Ale słowem. Tak. Natomiast ta rowerowa metafora teraz jest w odwecie, no ale nieważne. Chodzi o to, że tak, no, deskorolka jest kozacka i hardkorowa przy tym. I w odróżnieniu od, kurwa, jazdy figurowej na lodzie, jeżeli chcesz, to możesz, kurwa, sobie zrobić salto na niej. Tak, właśnie. Czaisz, że na tym nie możesz zrobić salta? Na jeździe figurowej na lodzie? Tak. Te łyżwy uciekają, tak? Nie, nie wolno zrobić. Nie wolno. Nie wolno, kurwa, zrobić salta. Bo chuj, nie wiedzieć czemu. Bo salto, kurwa, nie. A w ogóle, fajna by była jazda figurowa na lodzie, jakby gościu wyjechał, kurwa, jakoś fajnie ubrany, nie w te cekiny, kurwa, jakieś, kurna, z cyrku, no i puścił sobie, nie wiem, kurwa, jakiś zajebisty... To jest takie coś, to się nazywa hokej. No. Tam fajnie są ubrani. Ale też, kurwa, tak jak muszą, a nie tak jak chcą. Może on by chciał ten ktoś ubrać... Ale jak się chcą napierdalać, to się napierdalają. No tak. No trochę jest tam, trochę jest tego freestylu. Jest więcej luzu, ale jednak salta dalej nie robią. Nie, a tu wypuszczasz, nie, wiesz co. Nie, no to skateboarding to, wiesz, to nie jest sport, tylko to jest właśnie ten styl życia i to jest forma ekspresji. Każdy ma swój własny styl, każdy lubi swoje triki, nie ma złotego kanonu trików. Możesz umieć 10 najlepszych, a 11 nie umieć i nikt ci nie powie, że jesteś chujowy. Nikt cię z tego nie rozliczy. A co bardzo, bardzo, bardzo tak mnie do tego jakoś przyciągnęło, to jakby właśnie ten indywidualna droga. Czyli, że w tym skateboardingu kariery ci najlepsi deskorolkowcy od lat robią na różne sposoby. Możesz występować na zawodach i zdobywać tytuły mistrza świata w ogóle, wiesz, co roku kilka razy i żyć z tego, a możesz być kolesiem, który nie pojechał na żadne zawody, który tylko nagrywa wideo party, pokazuje te swoje filmy i zarabia więcej z jakichś tam deali reklamowych, bo ma po prostu osobowość, którą ludzie chcą oglądać. I teraz każdy, kto kocha deskorolkę, o tych dwóch kolesiach będzie miał inne zdanie, nie? Jedni będą lubić tego, co zdobywa, wiesz, co po prostu występuje na zawodach i robi triki, które jednak są punktowane. Będą fani w ogóle kogoś, kto nie był na żadnych zawodach. To jest cudowne. Jest. To jest, wiesz, to jest troszkę jak muzyka, tak? Możesz prowadzić orkiestrę symfoniczną, możesz być raperem i grać z orkiestrą symfoniczną, a możesz być takim typem, ja jestem fanem takiego zespołu, który się nazywa Bass Drums of Death. Takiego kolesia odkryłem z Los Angeles. On sam nagrał bas, sam nagrał perkusję i sam zaśpiewał i wydał płytę. I go trzy słucha jak zespół punkowy, ale on to wszystko sam nagrał. I nie ma w ogóle, droga w skateboardingu jest nieistotna. W sensie to, jak wybierzesz. Liczy się ten efekt, czy po prostu wzbudzasz emocje swoim trikiem i stylem. To jest najwspanialsze. To jest cudowne. Tak. Jeszcze robisz to dla siebie. Taką wolność czujesz wtedy. Co było pierwszym twoim bodźcem? Gdzie pierwszy raz zobaczyłeś deskorolkę i powiedziałeś, ja pierdolę? No zobacz, no wiesz co, to był, miałem lat 14, więc to był 89, więc w Polsce było, nie, 8, dobra, w 8, czyli 13. No. Więc w Polsce było szaro jeszcze. Jak chuj. Jak chuj szaro. No w Pewexie były kasety TDK magnetofonowe za dolara. I trzeba było... Była jedna dziesiąta tego, co jest w Żabce, albo jedna setna i wszyscy myśleli, że to jest luksusowy sklep. Kurwa, to jest nie do wytłumaczenia na przykład moim dzieciom, czyli faktycznie masz rację, w Pewexie była jedna dziesiąta tego, co jest w Żabce i to było jak salon Ferrari. Tak. Nie?
No oprócz tego, że były jedne klocki Lego, no. Tak, jedne klocki Lego i puszka coli. I soczek Donald soczek. Oprócz, a i jedne jeansy też, więc kurwa, no. Były jedne. Gdyby żabka miała Lego i jeansy, to już byłaby po prostu, kurwa. No tak, tylko też takich żabek w Warszawie było na przykład 10, a w takich mniejszych miastach po jednej. To wszystko. Tak, w Gorzowie była jedna. Jak czasami jechaliśmy do Warszawy, to zdarzyło się, że zatrzymaliśmy się i rodzice szaleli, jak dzikusy, i kupili mentosy jedno. O kurczę. U mnie te tritsy, to kiedyś tak jak MM-ki są, to kiedyś tam były tritsy, takie trits się nazywały, cukierki. Nie, czy jak one wyglądały? No tak jak MM-ki, takie żółta paczka. Jak M&M-sy? Tak? Tak, się nazywały tritsy. No chyba był rebranding po prostu kiedyś. Okay, ja o to też rodzice kupili taką paczkę. Co spowodowało? No Polska była szara, wszystko było szare. Ja byłem pankowcem i rastamanem w podstawówce. Bardzo się interesowałem rysowaniem, malowaniem, nagrywaniem, słuchaj, audycji radiowych na swój magnetofon Kasprzak na przykład. Sam sobie chciałem tworzyć, byłem twórczy taki, twórczy. I nagle zobaczyłem kolegi, który na deskorolce, takiej roller francuskiej, takiej plastikowej, ale lepsze niż Polska, tak? Taka, która kurwa bardzo, jak z górki się zjechało, to bardzo długo jeszcze się jechało po prostej. Tak. I on jechał, ale przekładanką. Fuck. Przekładanką. I właśnie to mi pokazało, że jest inny sposób, że nie stoisz na tej desce. Pierwszy trik, który się nauczyłem. Jechał przekładanką, czyli nie dotykał nogą ziemi, ale jechał do przodu. Co myślałem, to jest jak perpetuum mobile, pomyślałem, jakbym odkrył perpetuum mobile. Jezus Maria, co to jest? Mówię, Krzysiu, kto to jest? A Krzysiu mówi, to jest Jureczek, mój przyjaciel. Mówię, Boże, ten Jureczek to jest mój bohater. No. No i co? No i to właśnie zdefiniowało, naprawdę, poczułem wolność. Że całe życie myślałem, że deskorolka to jest ten polski roller czy rolet z tymi kółkami, z gliny wręcz, okrągłymi, co łożyska wypadają i jak się raz odepchnę, to jadę wolniej niż pieszy. I to był taki syf, taki, no nie wiem, no jak po prostu bawienie się fajerką kiedyś, jak nasi rodzice byli młodzi. A tu nagle patrzę, że ta deskorolka to jest coś, co tak smukło, smufli jedzie po powierzchni, jeszcze koleś się nie dotyka nogą ziemi. Chyba tak sobie tak... Surfuje. Wtedy nie wiedziałem o istnieniu surfingu, on surfował na moich oczach. Tak. No i od tamtej pory zaczęła się ta miłość. I odkrywanie, co to jest deskorolka i jak tą miłość zrealizować, no to w tamtych czasach wiesz, jak wyglądało, nie? Nie było internetu, nie było wypożyczalni wideo jeszcze w 1988 roku, nic nie było, więc ja zacząłem kolesia i on mówi, to jest deskorolka, to jest właśnie deskorolka, a to jest przekładanka. No ja się uczyłem tej przekładanki 3 miesiące na jego desce pożyczonej, jak on przyjeżdżał do nas na podwórko, to ja się wtedy uczyłem, nie? Na przykład czekałem na weekend, może przyjedzie Jureczek ze swoją deską. Jureczek przyjeżdża, ja mówię, daj, ja tak spróbuję. No i tak to się zaczęło. Minęło półtora roku, aż wreszcie ktoś mi powiedział, wiesz co, są takie gazety deskorolkowe, mój znajomy ma, ale okazało się, że to nie jest gazeta deskorolkowa, tylko to jest, on miał ksero czarno-białe ze szwedzkiego Bravo, gdzie po prostu była step by step nauka Olli. Fucking kurwa shit. Czy ktoś jest w stanie dzisiaj to pojąć? To jest kurwa po prostu coś takiego, jakbyśmy kurwa uczyli się, nie wiem, obsługi miecza, kurwa, teraz są kurwa. Tak. Albo montowania kolczugi, nie? No. I my mówili, musisz założyć tą kolczugę, pójdziesz się z kimś napierdalać i nie zapomnij miecza. Sama kolczuga to za mało. I ten koleś przyniósł nie to Bravo, tylko już ksero z tego Bravo. Ja powiedziałem, Jezus, to jest jak zrobić skok na tej desce. I teraz, żebym ja sobie zachował to ksero, to szliśmy 1,5 kilometra ode mnie na... Na ksero? Na ksero gdzieś było, tam gdzie mieszkał Włodzi zresztą. Włodzi, bo ja Włodiego też poznałem przez deskorolkę. Czyli bardzo dużo hip-hopowców, raperów poznałem przez skateboarding. No takie to właśnie były w te czasy. Szliśmy tam 1,5 kilometra, bo na autobus się czekało 40 minut, 174, to już poszliśmy pieszo, do ksero. Czarno-białego, nie istniało wtedy kolorowe, gdzie zleciłem z ksero tych kartek, co miałem. I potem z tymi kartkami siedziałem sobie w domu przez miesiąc, patrząc na zdjęcie, gdzie koleś jest w powietrzu z tą deską. Nie mogłem tego zrozumieć, jak to jest możliwe. Właśnie. Jak to jest możliwe, że on się kurwa wybija? Miałeś to uczucie? Miałem. Miałeś? Miałem to uczucie. Oli było niepojętym czymś, tak. Kurwa takim jak
telefon komórkowy, którego działania dzisiaj dalej nie rozumiem. Tak, ale to jakbyś ten telefon pokazał w 68 nie no, to swojej babci i to ona widząc go by uznała, że to jest niemożliwe. Ja właśnie wtedy uznawałem, że to jest niemożliwe. To przecież, jak to? Przecież na tej desce już przekładanka fajnie, nawet umiem obroty, ale jak na ten krawężnik wskoczyć? Pomyślałem sobie, że to wskoczenie na krawężnik to jest drugi level już wolności, że jedziesz po tym chodniku jak chcesz, jest krawężnik, nie bierzesz deski w rękę, skaczesz. To szok, to mnie no naprawdę no. Rozjebało łeb, rozjebało łeb i on jest do tej pory rozjebany i ja w deskorolce z największą przyjemność znajduję w takiej jeździe miejskiej, gdzie jadę jak jest krawężnik, ja na niego skaczę. I zeskakuję i to mi wystarczy do czerpania radości. W związku z tym longboard jest nadal dla mnie podejrzany, no bo taki klasyczny longboard nie ma tego taila, nie ma jak zrobić ollie. Ja pierdolę. Tak to jest. Też mam to pojęcie. Też o longboardzie. Oczywiście umiem jeździć na longboardzie i to jest przyjemne zjechać sobie z wielkiej góry, ale mało. Ej, ale po co to? Przecież co? Można zjechać z wielkiej góry na zwykłej desce. Można. I jeszcze można na niej slajdować zajebiście. Tak, no longboard jest ekstremum. To jest właśnie, deskorolka jest uniwersalna. O. Tak. A longboard to jest ekstremum. To tak wyglądały moje początki miłości, które mi. Kurde, to jest coś niesamowitego i wydaje mi się, że oboje mieliśmy niesamowity przywilej być takimi trochę królikami doświadczalnymi tych pierwszych emocji. Mhm. I oczywiście to było, niesie ze sobą różne niebezpieczeństwa, z drugiej strony też swego rodzaju no to, że to następne pokolenia spiły tą śmietankę tak naprawdę, ale mimo tego ten przywilej odkrywcy był kurwa czymś tak niesamowitym, że wydaje mi się, że jednak to, czego nie mają te następne pokolenia, to właśnie tego są pozbawione. One nie będą tymi odkrywcami, bo to już jest. To wszystko nie ma co jest przez to. Tak. Masz rację. No, ja się czułem, jakbym kurwa znalazł nowy ląd. Tak. Jakbym przyjechał, kurwa, Ameryka jest za tą wielką wodą. Ja pierdolę. Tak, jak James Cook, no. Ja pierdolę, mówi. Co to za wyspa? No. Wiesz co, no, przecież w takiej Warszawie pewnie było 100 osób, a może 200, które jeździły na tej desce. No to się miało tą deskę, jeździło się po mieście i wystarczyło ujrzeć kogoś, kto był związany ze skorolką, od razu wiedziałeś, że to jest ten ktoś. Miał jedną naszywkę, mógł mieć, kurwa, tak. Nalepkę mógł mieć, kurwa, tak. Nalepioną mógł mieć na daszek. Koszulę w kratę i buty trampki czeskie, ale starte, kurde, odolne. Tak, było, albo miał, kurwa, przy bucie zawieszoną jakąś ohydną, kurwa, gumkę czy cokolwiek innego, co świadczyło też o czynnym braniu udział w nieprawdopodobnym misterium, o którym żaden przeciętny, normalny człowiek nie miał bladego pojęcia. Czuliśmy się jak templariuszy, no, ludzie wtajemniczeni. Tak. Co, cała reszta łazi i słucha rodzącego się disco polo. Łażą wszyscy w dresach z kreszu, z długimi włosami z tyłu i wąsami, bo tak to wyglądała Polska. A my odkrywamy przed sobą jakiś Kalifornia, wiesz? Oni nic nie rozumieją. Nie. No. My mamy swój święte filmy, Akademia Policyjna 4, czasami trochę Powrót do przyszłości. Jesteśmy tacy jesteśmy. Ja pierwszy raz deskorolkę prawdopodobnie obejrzałem w takim programie, który się, nie wiem, czy ty pamiętasz, było takie gówno, co się nazywało Hity z satelity. Tak, Hity z satelity. To, bo oni po prostu pokazywali, jak to jest fajnie na tak zwanym zachodzie. Tak. I ja nagle zobaczyłem, że oni pokazali, słuchajcie, tam są tacy ludzie, co na takiej kurwa desce jeżdżą. Albo widziałem ten sam program, albo to się powtarzało i tam też Natas Kaupas robił rail slide na poręczy. O, stary, to ja wtedy nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Natas Kaupas. Ja też nie wiedziałem, teraz wiem, że to było to. No widzisz, ja nie... Ale opowiedz, czyli pokazali i podzieli, tak, bo to były ciekawostki ze świata, tak? Że na przykład w Australii krokodyl do basenu wchodzi, na przykład. Takie jest życie w Australii. A w Ameryce jest takie życie, że chłopcy mają deskorolki na takiej i robią sztuczki. Mają kółka i robią sztuczki. Jak ja to zobaczyłem, to mówię, kurwa mać. Tak. To jest najzajebistsza rzecz na świecie. Tak. I teraz, kurwa, krótko ci też powiem moją historię deskorolkową. Pierwszą deskorolkę dostałem
od najprawdopodobniej cioci Dorotki, mojej matki chrzestnej, z Warszawy właśnie. Okay. Tą właśnie chujową polską, o której stwierdziłeś, która miała te kółka, kurwa, kauczukowe, którymi można by było komuś rzucić w głowę i one by się odbiły i pewnie nic by nawet nie zrobiły. I ja tą deskę, jak wziąłem, to zjechałem z nią z górki parę razy i stwierdziłem, że to jest totalne gówno i że deskorolka to jakiś syf, po czym pojawił się koleś, który miał tą deskę, o której ty mówisz, francuską. Z czerwonymi kółkami, roleta. Bądź możliwe, miał. Że pomarańczowymi. A, też tak. I one były walcowate, a nie okrągłe. Tak. I kurwa, z górki przy kościołku, kurwa, jak on, jak myśmy zjeżdżali, bo parę osób miało to takie chujowe polskie deski, to jak zjeżdżaliśmy, to się stawali przy kościele, a on kurwa mijał ten kościół w pizdu, była następna górka, on prawie pod tą następną górkę podjeżdżał. Tak kurwa to zapierdalało. Słuchaj, to oglądasz, jakbyś poznał kogoś, kto na latającym rydwanie leci. Tak. Dywanie. Tak. I dywanie, rydwanie, nieważne, może to cokolwiek on lata, no. Jak tak. Sindbad, jakbyś poznał Sindbada. Tak. I kurwa, i takie coś zobaczyłem, mówię, ja pierdolę, ale to dalej nie było to. Mhm. I dopiero ja zobaczyłem, słuchaj, tą kurwa deskorolkę w tym jakimś takim programie, Bliżej Świata albo tych jakichś satelity. I tam ja mówię, o nie? Kurwa, to jest to, o to, to, to jest to. Po czym powstał mit, kurwa, o. Który się okazał prawdą, legenda, o. Legenda, gdzieś kurwa zasłyszana, że jest coś takiego jak profesjonalna deskorolka. Było to słowo, że profesjonalna. I kurwa, ja żyłem tym mitem dobre ze 2-3 albo 4 albo nie wiem kurwa ile lat. Po czym pojechałem do Londynu do wujka i kurwa marzyłem o profesjonalnej deskorolce. To było moje największe marzenie. I co? No i poszedłem do sklepu zabawkowego i kupiłem kurwa... Tajwana. I przyjechałem i mówię, kurwa, moja profesjonalna deskorolka jest jakaś chujowa. Nie jeździ. Tak. Wolniej jeździła niż francuski rolet. Tak. Kurwa, niż polska możliwe, no. Że nawet w ogóle jest chuja warta. Ale nauczyłem się na niej przekładanki. No. Ktoś mi to kurwa pokazał i kurwa i to było coś kurwa, no nie? Ale ta deska była kurwa okropna. I nagle, słuchaj, kupiłem sobie komiks. I kurwa w tym komiksie na tylnej stronie była reklama sklepu na Smolnej. Fuck. I kurwa i tam było tak. Łoży traki, kurwa, coś tam. Deski, Powell Peralta, coś tam, kurwa i wszystko. I ja tak siedzę i ja pierdolę, stało się. To jest kurwa ten sklep z tymi z tymi kurwa deskami. Orzesz kurwa mać. I ja miałem takiego kolegę w klasie, to już prawdopodobnie to była właśnie kurwa, teraz nie przypomnę, czy to była pierwsza liceum, może chyba, że tak. On był taki trochę fajniejszy niż ja, znaczy ja nie byłem w ogóle fajny, a on trochę był i on miał taką deskorolkę, ale myśmy tak super się nie kupowali, ale tak trochę coś gadaliśmy i on właśnie przypomniał, że stary, deskę to się kurwa składa z różnych rzeczy, ale jak kurwa, to się nie kupuje deski? Nie, kurwa, wszystko się osobno kupuje, się składa deskę. Jak to kurwa, to co ja mam? Rower też se kurwa składać ze wszystkiego, że rower się kurwa kupuje, samochód się kurwa składa, to za głupi pomysł w ogóle, no nie? I ja przeczytałem w tym wszystkim, ja słuchaj połączyłem, mówię, to która firma jest kurwa najlepsza? Ta, co wszystko robi. I wyszło, że Power Plant tak. Robi kulki, te kurwa też kubra. Tak, też doszedłem do tego wniosku, kurwa robi, Railsy. Kurwa, wszystko robi, tylko traków kurwa tak. Nie robi. Mówię, kurwa, czemu oni nie robią traków? Kurwa, chciałbym traki też od Power Peralta, skoro oni są tak dobrze, że wszystko robią, ale chuj. No i słuchaj, i kurwa, przyjechałem do Warszawy, wszedłem do tej kurwa świątyni wykurwiastości, kurwa arogancji, kurwa i po prostu niesamowitości, kurwa.
wszedłem tam po prostu z pochyloną głową, niczym kurwa pachoł z najgorszej wsi, który wszedł idąc kurwa 1500 kilometrów do kurwa, rozumiesz, jakiejś świątyni kurwa w Watykanie, kurwa, gdzie dach jest kurwa do nieba, są wszystkie kurwa rzeźby świata, których on nigdy nie rzucił, tak kurwa, i po prostu człowiek, który przemówi tam z ambony każde jego słowo, będzie spijane kurwa, rozumiesz, jak pieprzona ambrozja, i kurwa wszedłem i się dowiedziałem, słuchaj, że brakuje mi kurwa bodajże 15 zika do kurwa do mojego marzenia kurwa, ten, żeby wszyscy wiedzieli, te 15 zika to wtedy mogło być, a może to było 20, ale coś w tym stylu, to było coś w, kurwa, jak dzisiaj, nie wiem, 100, 150 albo chuj wie ile, to było dużo. Ja przyszedłem z moim ojcem, który kurwa był w ogóle w takim tym, że kurwa pojebało cię, kurwa, chcesz wszystkie swoje kurwa oszczędności, jakieś gówno wydać w jebane, kurwa, jesteś durniem, kurwa, i kurwa, i co, kurwa, w ogóle ten. I ten gościu mnie zaczął przekonywać, że mogę sobie zrobić półprofesjonalną deskę, czyli sobie wziąć coś, jakiegoś półfrajerskiego, coś i wtedy, coś takiego, chyba tak. I mi kurwa tam zaczął to tłumaczyć, ja tak stoję i mój ojciec, nie wiem, no słuchaj, ja ci mogę pożyczyć te 15 czy tam 20 czy 30 złotych, ale zastanów się, że to pieprzniesz pewnie kurwa za chwilę. I mówię, jak to kurwa, przecież to jest kurwa moje całe życie, kurwa. Ja słuchaj, bardzo mocno się biłem z tą myślą, że już to gówno kupię, a i nagle mówię, nie kurwa, kupię to pierdolone gówno i będę miał takie gówno, jakie miałem, i kurwa nic z tego kurwa nie będzie. I to jest totalny idiotyzm. I mówię, myśmy wyszli z ojcem tam kurwa po schodkach się naradzić, kurwa. Ja mówię, tata, pożycz mi te 15 zł, po prostu pożycz je. Ja już nie pamiętam, czy mnie pożyczył, czy dał, czy jak to było, ale to było w jakimś właśnie tonie nawet pożyczenie. I kurwa, ja słuchaj, szedłem i mówię, nie, poproszę kurwa profesjonalnie. No ale mów, co to był za model. No kurwa, czekaj, Power Peralta. Bones Brigade, kurwa, róże, kurwa, i czaszki, czarna cała deska, z zajebistymi, kurwa, rozumiesz, różami, takimi, właśnie coś tam, takie jakieś, kurwa, motywy były, i traki, kurwa, nie pamiętam, wszystko było paralty, tak jak miało być, właśnie tak tylko, kurwa, traki były, ale chyba nie Independent, właśnie nie mogę sobie przypomnieć, a może Independent, ale raczej nie, nie mogę sobie przypomnieć, jakie traki miałem. No i w każdym bądź razie kupiłem cały ten szajs, wyszedłem przez to, stanąłem na niej, od razu się wyjebałem, bo ona była tak kurwa zajebiście szybka i tak po prostu genialna, że ja się okazało, że stać na niej nie potrafię. Rozumiesz? I to było to przeżycie. Potem w ogóle tam sprzedałem ją komuś w ogóle drożej, bo znalazłem kogoś i później wróciłem, sam pierwszy raz pojechałem do Warszawy pociągiem, kurwa, ją jeszcze kupić już następną. A jeszcze takim wielkim motywem było, jak u nas w Szczecinie poszedłem wreszcie tego kolegi, tam zapytałem, a gdzie to jeżdżą ci prawdziwi, kurwa, skaterzy, i pojechałem i on mówi, no, że no, tam my tutaj tam kurwa na Zakolu się spotykamy, coś takie kurwa chujowe było miejsce żon. I ja taki kurwa trochę przestraszony chuj pojechałem na to kurwa Zakole i wszyscy okazali się wykurwiaści, ale kurwa to było nic, chuj tam we wszystkich. Przyjechał nagle taki gościu, który nazywał się Pasiak. Pasiak to była pieprzona legenda Szczecina. We wszystkim, co było wykurwiastą, był pierwszy i co więcej, był w tym zajebistym. On, Pasiak tańczył breakdance'a, kurwa. Tańczył wyjebanie breakdance'a. Pasiak, kurwa, po prostu jeździł na desce i Pasiak właśnie wrócił z rajchu. Kurwa, obkupiony we wszystko. Kurwa, mać, Pasiak miał ubrania skateboardowe, to już mi rozjebało łeb. Jak się dowiedziałem, że jeszcze istnieją ubrania skateboardowe, to też zwariowałem. Tak, że to nie wystarczy, że jest deska. Są, kurwa, buty do tego?
To jej kurwa nie wystarczy po prostu jakiś trampek założyć? No i kurwa Pasiak, słuchaj, miał kurwa derkę Homeboya, czapkę Homeboya, to była taka niemiecka firma, ale tak, też kurwa, że ja pierdolę. I słuchaj, co on kurwa miał? On przyjechał na nowej generacji desek, na Tony Hawk'u, który miał taki sam tail jak i nose, a myśmy wszyscy mieli ryby. No tak. I kurwa on wjechał na tym, co jest bardzo ważne też. Tail i nose były podobne do taila, a nie do nosa. Tak. To było też bardzo istotne. Trochę jak w ogóle snowboard Danny Way'a w Type A. Danny Way miał taki snowboard w Type A. Bardzo fajny. I kurna, i on na tej desce, i on jeszcze do tego zajebiście jeździł, no nie? I ja mówię, o pierdole, kurwa. Ale zamknięciem całej, kurwa, historii było to, że ja dzień czy dwa dni później wracam ze szkoły i idzie, kurwa, nagle Pasiak ten, a ja idę na przystanek autobusowy i Pasiak zasuwa i Pasiak patrzy na mnie i on do mnie, cześć Wini. A ja, o kurwa, Pasiak wie, jak się nazywam. Okej. Okay. Właśnie się wszystko wydarzyło. Jestem prawdziwym skateboarderem. Dzięki tej decyzji tak, o kupnie profesjonalnej deski, a nie półprofesjonalnej. Tak, ale w ogóle też między innymi, ale to już było zalegitymizowanie wszystkiego. Jestem prawdziwym skaterem, bujam się z Pasiakiem w jednej ekipie, kurwa, to już nie są żadne przelewki, kurwa. Jestem po prostu, kurwa, skaterem z miasta, kurwa, rozumiecie to, kurwa, co się wydarzyło w moim pieprzonym życiu? Ja rozumiem te uczucia, dokładnie tak wyglądało. Ale ty, kurde, byłeś dobrym skaterem, bo ja niestety nie. Ty dobrze jeździłeś, ty film był jakiś gdzieś, gdzie ty jeździłeś i coś robiłeś, jakiś w ogóle fajny trik, kurwa. Naprawdę? Właśnie tak. Ja jakoś nie pamiętam, żebym dobrze jeździł. Bardzo... Nie no, słuchaj, skoro ja znałem twoją ksywę, to musiałeś dobrze jeździć, bo kurwa nie znałbym żadnej ksywy kolesia z innego miasta, który by kurwa nie dobrze jeździł, kurwa no. Wiesz co, mamy światło czy tak, nie? Nie mamy. No, wiesz, bardzo dużo jeździłem i może miałem jakieś parę trików, które już chyba mamy, które robiłem dobrze. Strasznie dużo jeździłem. Film to na przykład był na pewno Paranoja, który robiłem. Ja tam też jeździłem w tym filmie, ale chyba fajnie tam jeździli wszyscy inni, których kręciłem, bo ja miałem kamerę i marzyłem robić filmy, więc to był pierwszy taki, pierwszy chyba polski film deskorolkowy, no tak, nie ma. Paranoja, słuchaj, po nim marzyłem o zrobieniu filmu Propaganda. Ponieważ stwierdziłem, że wszystkie dobre filmy powinny się nazywać na P. Nie no, to był fajny film. Nawet teraz rozmawiałem z Kubą Perzyną, znanym warszawskim też deskorolkowcem i aktywistą społecznym, społecznikiem deskorolkowym. Do którego nie pałam miłością. Nie. Niestety nie. Ale Jakub z powodu też różnych wydarzeń w jego magazynie, ale ten temat sobie podarujemy z powodu, że jestem w doskonałym nastroju. Nie, wiesz co, niezależnie od miłości do różnych ludzi, no Jakub kocha deskorolkę na pewno i ja chcę dla niego odnaleźć kopię Paranoi, żeby on mógł ją sobie zdigitalizować i puścić do szerszej dystrybucji. Kurwa, nie ma tego na YouTubie. Nie ma tego w digitalu. Na YouTubie na przykład są odcinki programu Sami o Sobie, który prowadziłem. O kurwa, takie coś jeszcze było. No, program prowadziłeś, no tak. Jak stary, no byłeś zajebistym deskorolkowcem, no. Prowadziłem program z Mateuszem Szlachtyczem, z Jinxem, tak zwanym Pawłem Adamskim, tak zwanym Jinxem, czyli Pawłem Adamskim, z Kiełkiem. Kiełek to była legenda warszawskiego. Warszawskiego skateboardingu. A jakieś jeszcze Borka nie było? Borek był, ale Kiełek jeździł dużo lepiej, ale Borek był pełen ekspresji. To właśnie pierwszy raz u nas, czyli u nas w Warszawie, wszyscy jeździli na centralnym. Ja tak słyszałem, że jeździ się na centralnym. Nie wiedziałem, co znaczy, ale pewnego dnia się odważyłem. Miałem już tego swojego Tony Hawka, takiego zielonego z pazurami. Miałem żółte railsy GNTS, nie miałem railsów Powella. Miałem kółka T-Bone 68 mm, T-Bonesy. Traki Independent miałem. I na tym Tony Hawk'u zdecydowałem się po 4 miesiącach jazdy na podwórku wyruszyć na centralny. Miałem 15 lat, założyłem sobie bandanę i tak wszyscy mówią, że skejci jeżdżą na centralnym w sobotę. Pojechałem na ten centralny i tak jeżdżę po tym dworcu, normalnie po peronach. Co to znaczy, że oni tu jeżdżą?
i nagle widzę, słuchaj, kolesia, który jedzie bardzo szybko, ma rude włosy do ramion, to był Borek właśnie, w bandanę i on widząc mnie, tak jeszcze przyspieszył i zahamował takim slajdem, wiesz, 20 metrów, tak do mnie i mówi, siema, pierwszy raz tu jesteś, widzę. Ja mówię, tak, tak, byłem strasznie przestraszony, ale ten mój Tony Hawk zielony właśnie zrobił robotę, wiesz, taką jak pewnie u ciebie z tym pasiakiem. Borek mówi, chodź ze mną. No i poszedłem na peron, a tam skejci jeździli. Przecież jeździli, skakali przez walizki innych ludzi. Tak jak w filmach, tak jak właśnie dokładnie w tym hitach z satelitach czy bliżej świata to widziałem, nie? Ja pierdolę. I tam zobaczyłem kiełka, który jedzie i skacze przez torbę, która kurwa leży koło kogoś. To na pewno tego dnia już poczułem się, nawet teraz mam te dreszcze, nie od klimy, tylko właśnie od tego wspomnienia. To właśnie był ten świat. Masz deskorolkę i jedziesz, a jak leży jakaś torba, to przez nią skaczesz. Tak sobie. Umiałem już wtedy ollie zupełnie, nawet nie tylko na krawężnik, już przez dwa deki nawet skakałem. Co ty gadasz, no, to już grubo. Grubo, bardzo. Ollie uczyłem się codziennie przez parę godzin, przez 3 tygodnie. Zajęło mi to aż 3 tygodnie. Tak. Dzień w dzień miałem tą deskę, tą profesjonalną, wychodziłem i się zastanawiałem, jak zrobić ollie. Po 3 tygodniach zrobiłem takie ollie, żeby skoczyć na krawężnik taki, nie taki prawdziwy, co teraz są krawężniki, tylko takie małe gówno z jakiegoś nawisu asfaltowego zrobione. Ale to musiało być szczęście. No i to nowym człowiekiem się wtedy stałem. Trochę jakbym się nauczył fruwać. No. Dzisiaj jak poznaję jakieś dzieciaki, widzę, że ktoś dostaje deskę do ręki, oni się uczą ollie w jeden dzień. No, możliwe. Możliwe. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale widziałem. No normalnie, taki... kurwa, bo jest po prostu inne wymogi. Słuchaj, są nauczyciele, którzy przecież normalnie powiedzą, że wiesz co, tutaj tak, śmak i owak. No, to jest to ten rozwój, no tak kurwa jest. No. Wiesz co, to jeszcze mi się przypomina ciekawa, to bardzo, to jest moment, w którym doznałem tak niedawno wielkiego szczęścia i jednocześnie zostałem zdisowany za swój wiek i to był bardzo ciekawy moment, czyli jechałem na deskorolce i zrobiłem sobie ollie, a potem zrobiłem backside ollie, a potem jeszcze zrobiłem jakieś tam fejki, coś tam ollie i przystanąłem przy kawiarni i tam siedział chłopiec z tatą i chłopiec do mnie mówi tak, proszę pana, pierwszy raz widzę kogoś tak starego jak mój tata, a kogoś, kto jest taki fajny. Ja mówię, Boże. Chciałbym powiedzieć, ty gnoju! Ale mówię, to wspaniale, ale wspaniale. On mówi, proszę pana, bo ja tak chciałem, żeby tata mnie nauczył kickflipa. Czy pan umie kickflipa? A ja mówię, umiem. Tato, i on mówi, tato, ja pójdę po deskę. Tato, czy to może być mój tata? Tak, i poszli po deskę czy do bagażnika. Czy oddać temu panu? Tak. I wrócił z deskorolką i uczyłem go kickflipa. Kurwa, ale fucking shit. No. A ile on miał lat? Ten chłopiec? No. 12-13. Aha, dobra, okej. Okay. Nie tam, że. Tak, nie, że 18-latek zdradzający swojego ojca. No nie, już kurwa. To już dawno powinien umieć oli. Tak. 12-13. Wszystko. No. Zdradziłem mu moją tajemnicę nauki kickflipa. No. Mogę ją teraz zdradzić wszystkim, bo zdradził mi ją Majki. Niejaki Majki z Ursynowa w 89. No. Żeby pierwszego kickflipa uczyć się z krawężnika, bo jest więcej czasu, żeby ta deska się przekręciła. Nie na flacie, tylko z górka. No po co? Na flacie to jest mało miejsca. Jedziesz z krawężnika, robisz ollie, z krawężnika próbujesz kickflipa, bo ta deska więcej czasu ma, żeby obrót zrobić. A co było twoim świętym gralem? Zrobiłeś jakiś taki trik, że go katowałeś chuj. No tak, ja byłem psychofanem backside ollie, trików backside smith grind, backside lip slide, backside tail slide, a moim świętym granem było ollie 360 backside. Ollie 360? Tak, katowałem, chciałem się go nauczyć i wreszcie się nauczyłem i nawet mam nagrany odcinek tego samej osobie, gdzie prowadzę instruktaż, jak zrobić backside 360 ollie. Moim idolem był Matt Hensley, który był mistrzem backside'ów i ja chciałem być mistrzem backside'ów. Więc mój holy grail to był ollie 360 backside. A, bo backside kurwa trudniej się robi niż frontside. Tak. Ja frontside'y umiałem robić, ale backside, pewnie tam backside 180 bym zrobił od biedy, ale nie, to dla mnie dużo trudniejsze. No to ja byłem to... Moje osiągnięcie życiowe, jak tak miałem dobry czas i dobrą deskę, to przez
5 deków backside'em skoczymy. Moja największa radość. Tak. O kurwa, to ja 5 deków, to ja może w ogóle skakałem. A na snowboardzie jeździłeś? Jeździłem, ale nie tak dużo, bo nie lubiłem zimy. Nie lubiłeś? To nie jest dziwne. Nie lubię nie zimy. Snowboard mi się wydawał zastępstwem deskorolki na zimę, niechcianym zastępstwem deskorolki na zimę. Fajnie, że jest, ale czemu jest tak zimno? Czemu spodnie mi przemakają? Poza tym, to jest tak, deskorolka dla mnie jest wielka różnica między deskorolką a snowboardem, bo deskorolka to jest deskorolka i te buty, wychodzisz z domu z deskorolką i jeździsz. Tak. Snowboard to jest tak jak windsurfing trochę. Jechać, kurwa. Jechać, kupić buty, tak. Kupić wiązania. Spodnie i kurwa kurtkę, i rękawiczki, i karnet, i tak. Wjechać na wyciąg, i szukać trasy, i się zastanawiać. Ta deskorolka jeszcze była tak... śnieg musi spaść, kurwa, albo nie, nie spaść, ma. Kurwa. To jest jak tak. Windsurfing. Windsurfing jest jeszcze gorszy. Pakujesz samochód, musi mieć kombi. Nie ma fali kutas. No wiesz, no. Ten skateboarding to jest zupełnie co innego. Więc snowboard mnie tak bardzo nie podciągał, ale bardzo go uwielbiam. Obecnie jeżdżę bardzo dużo na desce. A wiesz co, bo ja na przykład na snowboardzie nauczyłem się jednej rzeczy z tego, z deskorolki i właśnie nauczyłem się backside'a i sobie też takiego tipa jednego wymyśliłem, że jeżeli, bo backside był w ogóle dla mnie zawsze jakiś trudny, tak jakoś chuj wie, tą przednią nogą tak zaciągać tu, jakoś możliwe, że to jest związane w ogóle z tym, że ja mam to biodro krzywe i miednicę krzywą po prostu. Jakbyś miał krzywe drugie biodro, to właśnie byś był dobry w backside'zie. No, ale pewnie nie to i generalnie, no ja mam zachwiane w ogóle poczucie równowagi. Mi ciężko przechodziła deskorolka, to nie przechodziło mi łatwo, ja to katowałem, kurwa, jak mogłem. Natomiast okazało się, że backside na snowboardzie należy wykonywać tak jak nollie frontside. Rozumiesz to? Tak. Oczywiście. To jest twój tip. Okej, okay, tak. Dobra, ale racja. No, okej. Okay. Ty tak to wykonujesz? Tak. Okay. Ja, no, nie wykonuję tego, ale jakbym miał wykonywać, to robiłbym backside tak jak nollie frontside. Okej, okay, to jak ja jadę na drugą nogę, to tak. To tak właśnie robię backside, jakbym robił nollie frontside. Masz rację. No. Tak. Super. No, taki kurde ten triczek. Pro tip. Tak. No kurde, no to niesamowite czasy, niesamowite emocje, a deska ewoluowała do czegoś też nieprawdopodobnego. To, w jaki sposób się teraz jeździ, no jest po prostu czymś super. A jeszcze wiem jeszcze co chciałem powiedzieć. Jeszcze poza tym 360 oli, to jeszcze coś później, na przykład jakieś obroty, flip 360 albo jest coś. Jestem słaby w tych flipach, wiesz. Tak? No, nie, kickflip fajnie, backside kickflip też, ale już kickflip 360 nie umiałem go opanować. Tak. Co ty gadasz? No. A wyobraź sobie, że to był powód, właściwie jeden z powodów, dlaczego skończyłem jeździć na deskorolce. Czy się nauczyłeś i pomyślałeś, że już wszystko umiesz, tak? Nie. Nauczyłem się go kurwa tak zajebiście, że nie byłem w stanie uwierzyć, że się go tak nauczyłem. To oznaczało to, że rozpędzałem się na pełnego fulla i trzaskałem flipa, łapiąc go w powietrzu i jechałem dalej na trzy próby, ze dwie mi wchodziły. I po prostu nie mogłem tego pojąć, że tak to wytrzaskałem i nagle z dnia na dzień przestałem umieć to robić. To straszne musi być. Tak, to mnie tak zdołowało. Tak, to jest tak jakby po prostu aniołowi obcięli skrzydła. No tak, no to jak Ikar, za wysoko podleciałeś z tego 360 flipowego słońca. I to było, tak mnie to wkurwiło, że w którymś momencie po prostu połamałem jakieś deskę z frustracji, kurwa, nie z powodu triku, tylko że przyjebałem w nią i powiedziałem, no to już poszło za daleko. I potem jeszcze po pół roku tam wróciłem, pojeździłem, kurwa, ale to już nie było, to już wiedziałem, że jest w zawodach. No i to mnie ten. A jeszcze taka śmieszna historia jest na przykład,
A propos preżera, którego sobie nauczyłem się w Warszawie. Przyjechałem do Warszawy. Warszawa, no chyba doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że dla nas była potworną inspiracją, bo jednak tu był skate shop, u nas nie było. Kurwa, tu deskorolka zaczęła się jakieś jednak mimo wszystko ze 2-3 lata wcześniej, więc kurwa i tam ktoś lepiej jeździł i tamto i piździam to i kurwa to było wow. No i ten, i kurwa ktoś tam, wiesz, mówił, teraz trzaskam leżery, a ja i o kurwa, zaraz, że kurwa co? Preżer, nie wiesz jak się robi preżera? No kurwa, tak się kurewsko chujowo składa, że nie wiem. No to słuchaj, przyciskasz kurwa bok, kurwa deski, kurwa tylnią nogą, kurwa i ona robi taki obrót 180. I ja mówię, kurwa, jaki to jest zajebisty kurwa trik, no nie? I słuchaj, ja tego kurwa preżera tak obtrzaskałem w rok, że robiłem go na wszystkie sposoby. Kurwa, chyba nawet nollie robiłem, a nienawidziłem trików nollie, ale trzaskałem go jak chciałem, kurwa. Po prostu nawet nie wiem, czy na switchens nie robiłem preżera, wszystko robiłem z tym preżerem. I słuchaj, jak już go tak obtrzaskałem, nagle, to były jeszcze takie czasy, bo teraz to jest, kurwa, teraz to naprawdę wszystko można, ale wtedy tak. Nagle on się stał niemodny. Bardzo niemodny. On tak. Się, kurwa, stał wieśniacki. Mhm. I ja się poczułem tak wieśniacki robiąc to, że przestałem go robić. To były bardzo w ogóle złe czasy dla skateboardingu, kiedy właśnie były te fazy, wiesz, że tu preżer modny, a tutaj nie. Krug grind jest super, a potem jest chujowy. Bardzo, dzisiaj jest świetnie, jakby wszystko jest dozwolone tak. Z powrotem. To jest jakby pełen zakres styli, trików. Tak. Czy ktoś wysoko skacze, czy nisko robi w sobie w ogóle no complaye i szuwity. Tak. To jest fajne. No. Bardzo to lubię. Ja zawsze tego poszukiwałem w deskorolce i muszę ci przyznać, że właśnie nie uczestniczyłem w modach na preżery i Impossible. No, a Impossible to był akurat w ogóle coś, czego nigdy się nie nauczyłem. Bardzo, kurwa, wymagający trik. A u nas w Szczecinie bodajże jedna albo dwie osoby umiały tylko to zrobić. No ale to był wyjebany trik, kurwa. Nie, no świetnie, nie przez to w ogóle, nie bez kozery nazywa się Impossible, tak. Kurwa, no nie? Jest coś niemożliwe. A już zamykając ten temat, muszę ci pochwalić. Największą rzecz, jaką, kurwa, wyjebałem, to był, posłuchaj, kickflip late shovit. O, naprawdę? Tak. Zrobiłem go tylko raz, no. Wpadłem na deskę, pojechałem i to było zamknięcie tematu. Powiedziałem, dobra. Flip late show, Jezus. Tak. Słuchaj, zobaczyłem to na tym, bodajże questionable, albo jak się nazywało drugie wideo Plan B? Plan B, drugie. Pierwsze było questionable chyba. Zapomniałem, bardzo fajnie się nazywało i było w sumie jeszcze lepsze. Nie pamiętam. Chyba na drugim i Rodney Millen to wypierdolił, który rozpierdolił mi głowę tym, kurwa, że to już nie wystarczy, kurwa, że robisz porządnego kickflipa, jeszcze, kurwa, late shovita odpierdalasz. Ja w ogóle jak pierwszy raz w życiu zobaczyłem samego late shovita bez kickflipa, po prostu late shovit, to Alex Mole, taki angielski skater. Jak ja to zobaczyłem, potem też to template on robił, to mi się wydawało w ogóle magiczne, nie? Tak. Late shovit. Ale kickflip late shovit to w ogóle... Rok to katowałem. Rok, kurwa, napierdalałem to cały czas, żeby to, kurwa, zrobić. Czyli masz takie cykle, tu preżer, tu late shovit, kickflip. No tak, tak, nie, ale słuchaj, preżer to akurat jest po prostu śmieszna historia o modach, która mnie jedynie aktualnie po prostu śmieszy. Nie został chyba ten preżer. Chyba nikt dzisiaj nie robi preżera. Nie wiem, ja trzaskał preżerę teraz jak, kurwa, dzik. A ja no complaye bardzo lubię. Zajebiste. No. Świetna rzecz. Różne wszystko. Tak. A to było takie w którymś momencie, że ale tak trochę, no, kurwa, no tak, ale jak odbijasz się, kurwa, tak. Od ziemi, kurwa, jakbyś nie potrafił porządnie wszystkiego załatwić spraw na desce, tam gdzie jest miejsce na załatwianie spraw. Oszukujesz! Tak, oszukujesz, dokładnie. Idź na półprofesjonalną deskę gdzie indziej. No. Tak. Oszust. Kurwa, teraz jeżdżą, czują slajdy na papierze ściernym. Teraz, kurwa, to już było 15 lat temu. Czy slajdy na papierze, to prawda. Fajne. No, dark slajdy chyba to się nazywa. Ale, tak, ale mogę ci powiedzieć historię z papierem ściernym, wstrząsającą dla mnie. No. Chwilę dramatu przeżyłem, czyli ta pierwsza deska, ten Tony Hawk zielony, to on był kupiony w Londynie, bo mój ojciec wiedział gdzieś do skate shopu, nie tak jak ty.
I właśnie poprosiłem go, no, ojciec pracował w Londynie, ja nie byłem w tym Londynie, ale już miałem gazetę Transworld Skateboarding, z której się zorientowałem, że właśnie najlepszą firmą jest Powell, że deskę składa się z elementów, że jest to coś wspaniałego na świecie i napisałem ojcu listę i z czego ma się składać moja deska. Ma to być Powell Tony Hawk, mają być traki Independent, kółka, mają być Bonesy oczywiście, łożyska... SKF-y, tak. Tak? Tak, oczywiście. O kurwa. Oczywiście. I słuchaj, to mu wszystko napisałem i czekałem na dzień, kiedy ojciec przyjedzie. To, ten dzień się czekało, nie było telefonów. Ojciec na przykład zadzwonił, powiedział, będę za 2 miesiące i potem już nie było z nim kontaktu. I ja pamiętam, kiedy dostałem tą deskę. 10 kwietnia 1990 roku dostałem profesjonalną deskę, więc ja tak liczę daty mojego życia. I słuchaj, ten ojciec przylatywał wtedy na stare lotnisko Okęcie. Całą rodziną przyjechaliśmy go witać, że wraca z tej długiej placówki. On. Kurwa, i kapelusz, kurwa, jadąc, swój tak, dziadek Josa, tak. Kurwa, przetrzepywał, maczetę chował gorzej, za pas. Gorzej, bo on był tam, on miał płaszcz i jakiś kapelusz, to taki... Tamte lata to były. My z mamą i siostrą autobusem na to Okęcie jedziemy. I wiesz, co ja w tym autobusie sobie uświadomiłem? Wiesz co? Że na tej kurwa liście, którą napisałem ojcu przez telefon dyktując... Nie ma papieru ściernego. Nie ma papieru ściernego na liście. I ja sobie myślę, czy ja dostanę deskę bez papieru? Skąd ja wezmę papier w Polsce? Kupisz ten frajerski, kurwa, w sklepie, kurwa, ścierny, kurwa, metalowym. Ja zacząłem myśleć, dobra, to ten ścierny kupimy, ale jak go przykleić na butapren, dobra. O kurwa, Jezu. W tym autobusie dramat przeżywałem i potem stoimy na tym Okęciu, w tym starym Okęciu w pawilonie i wychodzi, widzę ojciec i jest w płaszczu, i ma na ramieniu taki worek, do którego pakowali tą deskę, taki duży, plastikowy, taki, co teraz są modne może, wiesz, i ma na ramieniu ten worek, on ma taki sznurek i widzę tą deskę, ale widzę tył tej deski, tak akurat ojciec stoi, widzę, że to jest ten Tony Hawk, że są żółte railsy i nie widzę tej góry. I myślę sobie, Boże, kurwa, nie ma tego papieru, no nie ma, bo przecież skoro jest ten Tony Hawk, co był na liście, skoro są te railsy żółte, co były na liście, to znaczy, że jest wszystko, co było na liście, to znaczy, czego nie było, tego nie ma. Ale kurwa, ojciec się odwraca, a tam widzę czarny papier. Jezu Boże! I ja potem go tak męczyłem, tato, jak wpadłeś na ten papier? No, a tata mówi, nie no, powiedziałem tą listę i oni wtedy pytają, a jaki papier? Ja mówię, no nie mam papieru na liście, może nie brać papieru. Ale oni powiedzieli, nie, bez papieru nie można. Papier jest za darmo, w cenie, musi być papier. No. Musi być papier i synu zdecydowałem, że biorę ten papier dla ciebie. Kurwa. Zajebista historia. No. Coś zajebistego, ja pierdolę. Ale to nerwów, kurwa, musiało być co najmniej, jak ktoś, kurwa, odbiera wyniki, kurwa, ciężkiej choroby, kurwa, tak. Czy jest, czy nie ma. Czy to plus, czy minus. To mniej więcej tego typu emocje mogły być w tym momencie dla młodego człowieka. Tak, więc już tych emocji na plus, minus nie potrzebuję, bo tam przeżyłem je mając te 14 lat. No. Ja pierdziu. A ja pamiętam, w Londynie też byłem w trakcie moich skateboardowych doznań i były to czasy, kiedy wychodził magazyn Big Brother. No już, czyli tak, to już nowsze czasy niż... Tak. No i słuchaj, ja przychodziłem do tego skate shopu co 2 dni. Slam City Skates? Czy... Takiego, kurwa, gdzieś blisko Soho. No to chyba tak, na Nils Yard. Mógł być tak. W Camden Town. Tak. To tak, to pewnie Slam City Skates. Wydaje mi się, że skate. Tak. Tak, tak. To ja też tam tylko chodziłem. No. W samym centrum. Tak, tego. Tak. Taki nie taki duży. Nie duży. No. No to kurwa, ja pierdolę, ale faza. No i kurna ten. I ja tam zasuwałem, słuchaj, co 2-3 dni ja się pytałem tak, że czy jest Big Brother. Ale że jak tam gdzieś mieszkałem, ja nie wiem, gdzieś cholernie daleko. Jechałem tam 1,5 godziny, czy 2, czy nie wiem ile, żeby zadać to pytanie. I oni, nie ma, jeszcze nie ma. Ja mówię, kurwa, no nie, przyjeżdżam i mówią, jest. I gdzie jest? Kurwa, nie widzę. Tu jest. I mi pokazują, a tam człowieku stoi pudełko takie jak na jakieś płatki śniadaniowe czy coś i tam jest Big Brother. Ja
O kurwa, to już mi styka. Ci kolesie po prostu zamknęli cały temat. To Big Brother jest w płatkach śniadaniowych, tak? Okej, okay, rozumiem. No. I ja kurwa to wciągam i tak, a ja otwieram, a tam człowiek gadżety od różnych firm. Chyba prezerwatywa była od jakiejś firmy. Słuchaj, były te takie płatki jak chujowe, tak. Były, ale można było je zjeść tam. Kurwa, no i gazetka w środku. No, i kurwa po prostu wszystko. Cały świat skateboardingu to byli po prostu kreatywni ludzie. Bardzo. Tak, słuchaj, ja ci powiem, że jak u mnie w firmie z tej 100% odzieżowej, z którą wracamy teraz na rynek, 100%.com, tam sprawdźcie, to jak zatrudniałem ludzi i na przykład ktoś mówił do kreatywnych spraw oczywiście, że jest skaterem, to już był blisko zatrudnienia. Ja już wiedziałem, że okej, okay, to będzie kreatywny człowiek. Tak. No ale to jest, no bo to kreatywny, kurde, sport. No, no wiesz, kultura, no jak tak musisz nogami pomajtać, żeby klipa zrobić, no to musisz mieć kreatywnego. No tak, i nie ma tego zamknięcia, te zawody, na których się działo, na jakiejś oglądałem, nie byłem na tych zawodach, w Czechach, co pierwszy raz Mystic wystąpił gościu bez nóg. Tak, wiem, pamiętam go, co rękoma flipa robił, tak? No kurwa, on na handrailach te slajdy jakieś odpierdalał, ten skurwysyn. Ja pamiętam to, wszyscy zwariowali, Amerykanie, kurwa, on był z Brazylii bodajże, walili kurwa deskami w handraile, to ja się prawie popłakałem to oglądając, kurwa. Ja mówię, to jest w ogóle, kurwa, no, o czym my mówimy, nie? Bardzo otwarta subkultura skateboarding. Mimo tam trochę gadaliśmy o preżerach, że były niemodne albo modne. Nie, to takie, wiesz co, powiedzmy to gówniarskie, kurde, małe pierdatki, ale kurde, uważam, że jest to jedna z najbardziej otwartych kultur w ogóle i wolnościowych pod też tym względem, że nigdy nie było tam rasizmu, jakiegoś seksizmu, kurwa, seksizmu to znaczy może był, ale w takim wydaniu, że po prostu skaterzy lubią wygłupy, do których czasami są jakieś żarty okołoseksualne, ale chodzi o to, że jest to taka bardzo otwarta społeczność, której kurwa, wydaje mi się, że różnych fobii jest bardzo mało, albo prawie w ogóle ich nie ma. No. Też mi się tak wydaje. Wierzę, że tak jest nadal. Jest... No, teraz mi się wydaje, że to jest jeszcze nawet bardziej otwarta społeczność na wszystko, na wszystkich ludzi. Dużo dziewczyn teraz jeździ. Tak, i niektóre fajnie jeżdżą. To byłem prawda. W Kite Parku w Warszawie jakiś z miesiąc temu. Jest to takie, jak się wyjeżdża na Poznań. Czyli na Warszawa Zachodnia. Możliwe, takim otwartym. To mi tam chłopaki powiedzieli, to jest skatepark. Weź kurwa, przestań, zajebisty. Marzyłem, żeby mieć taki skatepark. To Jezu. Nigdy nie miałem takiego skateparku. Ty mi mówisz, że taki sobie. Zobaczcie, kurwa, ja bym się może nawet i w tym pulu nauczył jeździć, kurwa, czego nigdy nie umiałem. I w sumie nie lubiłem tego, ale zawsze jak gdzieś były, jakbyśmy pojechali do Niemiec czy gdzieś, to tam były takie, kurwa, pule, że się tylko zabić w nich można było. A tu jest właśnie taki, kurwa, pulik. Kurwa, puliczek mały. Taki akuratny. Tak samo jak te. Jak rampy i mini rampy. Ojej. To u nas było, słuchaj, wyobraź sobie w Szczecinie takie coś, kurwa, powstało znikąd, po prostu, kurwa, słuchaj, my przechodzimy i nagle, kurwa, okazało się, że jest skatepark. No ale taki blaszany dla rolkowców. Nie, nie, bo nie, rolkowców jeszcze nie było. Jeszcze nie było rolkowców. Nie. Dobra, jest skatepark. Tak, w ogóle, kurwa, chuj wie, kurwa, skąd, po co, kto go, nikt nie przyszedł i żadnego skateboardera nie zapytał, kurwa, co mu jest potrzebne i w ogóle nic po prostu, nikt nie zapytał, tylko po prostu był skate shop i ten kurde skate shop ktoś nazwał, słuchaj, ja do dzisiaj to pamiętam, Deskodrom. Deskodrom, rozumiesz, ale kurwa? W Szczecinie był skate shop Deskodrom? Nie skate shop, kurwa, skatepark. Skatepark, dobra. Tak, dobra. Kurwa, brumbulak jakiś, kurwa. Deskodrom. Tak. I słuchaj, na nim, kurwa, była rampa, z której po prostu, kurwa, nikt nie umiał zjechać z niej. Miała 4,5 metra wysokości. No nie był to halfpipe, ale to był chamska rampa. Nie, kurwa, mini ramp, tylko pieprzona rampa, kurwa, no nie? I wtedy poznałem niejakiego kaczora, kurwa,
który się pojawił nie wiadomo kurwa skąd, i on jeszcze nie był skaterem z miasta, no ale stał się z nim kurwa natychmiast. Tak, ponieważ kurwa on po prostu wziął, kurwa stanął na tej górze i zjechał kurwa. Wszyscy kurwa oszaleli. Oh, what the fuck. Czyli to był pierwszy drop-in w Szczecinie. Chyba tak, chyba tak. Chyba tak, byłem tego świadkiem. No i kurwa, i trochę jeździliśmy na tym, a potem nie wiem, co się stało, zamknęli to gówno, czy co tam. W Warszawie też były takie dziwne skateparki, na przykład w parku rozrywki, w wesołym miasteczku Krikoland powstał taki skatepark. Rampa wysoka na 4,5 metra z blachy, tam jeździmy, jeździliśmy na dole tej rampy, nie? Tak wiesz, żeby podjechać sobie metr. Nie wiem, kto wpadał na takie pomysły, skąd brał te rzeczy, jak je budował. Myślę, że to może jacyś to byli pranksterzy tamtych czasów. Właściciele wesołych miasteczek. czekaj, kurwa, jak oni się nazywają? Karuzelnicy. Karuzelnicy? Tak, wiesz, jak powstało karuzelnictwo? Nie, nie da się tak. Mój kolega... Nie mógł zatrzymać. Nie. Mój kolega, który jest profesjonalnym malarzem karuzeli. Okej. Okay. I z tego żyje. I to bardzo fajnie. Powiedział mi, żebym opowiadał jak najczęściej o tym, jak rozpoczął się zawód karuzelniczy. Mhm. I ja mu powiedziałem, że tak będę czynił i teraz czynię to drugi raz. To powiedz, bo czy zawód karuzelniczy polega na posiadaniu karuzeli i obwożeniu jej po kraju, czy na produkowaniu karuzeli? Nie, na obwożeniu ludzi oczywiście. Okay. Ty mi mów jak coś tego, bo my tak będziemy już tam kończyć. Czy dobrze jedziemy? To na razie dobrze i skręcimy w prawo. Dobrze, to mi mów tam, kiedy to prawo będzie. No i słuchaj, karuzelnictwo, bo ponieważ on robi dla takiej jednej rodziny, która ma, słuchaj, biznes karuzelniczy udokumentowany od kilkuset lat. Oni byli i ta rodzina to była trudno z nimi konkurować. Karuzelnikami. Nie wiem, tam w 1600 w którymś roku, czy coś w tym stylu, rozumiesz? Jest. Tak. Wbrew pozorom niestety chyba nie trudno z nimi konkurować, a to już inna sprawa, bo dzisiaj są czasy, kiedy masz w czymś w ogóle nie istnieć i wejść w to z nowym pomysłem i rozjebać cały system. Dzięki aplikacji. Aplikacja tak. Lokalizowania karuzel w mieście i w prawo. No albo na przykład ten Amazon tak ma zrobić kurna z tym, z przewozem dóbr statkami. Prawdopodobnie rozpierdoli cały ten rynek, ale to już inna sprawa. Zrobić lepsze statki niż wszyscy. Bo ma więcej kasy. Czyli od statków kosmicznych do statków dalekomorskich, tak? Nie, najpierw statki dalekomorskie będzie robił, a potem może kosmiczne. Nie mają statek kosmiczny. Mają? Tak? Amazon X chyba się nazywa. To ty gadasz, nie wiedziałem. Musisz sprawdzić. No muszę, no tam przeoczyłem ten. Jak on się nazywa? Jeff Bezos konkuruje z Elonem Muskiem. Aha, dobra. Na statki kosmiczne. Jeden się nazywa SpaceX, a drugi Amazon. Nie wiem jak się nazywa, ale się ścigają. I masz rację, jeżeli ktoś potrafi zrobić statek kosmiczny, to pewnie lepszy statek tak. Transatlantyk też. A my tu zwykli ludzie na jakieś fury konkurujemy. Teraz mały czas na reklamę. Cylindersi.pl. Pożyczyłem ten samochód. Pożyczyłeś stamtąd. Samochód? Tak. Cylindersi.pl. Tak. To ja też następnym razem pożyczę, jak będę potrzebował. Słuchaj, jest bardzo fajny, najeździłem się różnymi SUV-ami i okazało się, najmniej chciałem Audi. Bo mi się wydawało, że Audi jakieś takie jest mniej fajne, i się okazało, że jest najfajniejsze. Ze wszystkich samochodów, które... No nie, jeździłem Porsche 911 i to jest jakby rzecz, której nie należy porównywać jednej do drugiej. Tak, ale jest to coś świetnego w swojej klasie. Natomiast w SUV-ach, kurde, jestem zadziwiony, jak to auto fajnie jeździ. Jest totalnie super. No dobra, wracając do tematu karuzelników, to... Jak to? Więc słuchaj, przychodził chłop, rozumiesz? Tak. Przychodzili kuglarze, cyrkowcy, banda po prostu w pojęciu tamtych dawnych czasów, tak. Jakichś dziwaków, nierobów, którzy kurwa chcą żreć, a nie powinni kurwa jeść niczego. Ale jednak okazało się, że coś dostarczali, jakieś emocje i za jakiegoś tam kurwa ziemniaka brał taki największy chłop, bo taki zawsze musiał być dziwak przerośnięty czy coś, brał dzieci, rozumiesz, na barana i kurwa po prostu biegał z nimi i podskakiwał i za to mu się dawało ziemniaka.
I nagle, kurwa, oni wpadli na to, że kurwa mają jakiegoś muła czy coś i że na tego muła to można posadzić dwójkę dzieci nawet, albo trójkę, może dwa ziemniaki dostaną, kurwa, rozumiesz? Więc sadzali na tego muła i te dzieci, kurwa, nagle zapierdzielały. I uciekały. I żeby nie uciekał, przywiązali go do sznurka. On zaczął chodzić po okręgu. Coś mniej więcej w tym Jezus. Stylu. Coś mniej więcej. Tak prosta, jednak tak pociągające. Tak. Tutaj nie. Czy tak? Nie, tu jeszcze prosto. No i ten. I tak powstały karuzel. Przez chęć spożycia ziemniaka. Tak. I przez noszenie dzieci na barana. Barana. Ale to nie każdy potrafi wpaść na tak genialny pomysł. Ja nosiłem dzieci na barana, do a ziemniaka nie dostałeś. Nie, i na karuzeli nie, też nie skończyłem. Nie doszedłem jeszcze. No może to trzeba nie swoje dzieci nosić. Wtedy umysł jest swobodniejszy, bo jest mniejsza odpowiedzialność. Tak. A może większa, ale inaczej wartościowana i wymyślasz w tym czasie wolnym tego umysłu karuzelę. No i teraz po setkach lat mój kolega maluje różne wzory na tych karuzelach. Na tych karuzelach. Tak, jeździ do Czech, tam jest dużo karuzelników. Do Dubaju są tam karuzelnicy. Serio? Tak. W Dubaju jest popularna rozrywka karuzela, jest popularna. No słuchaj, to są w ogóle wesołe miasteczko, szeroko pojęte, ale jakby wesołe miasteczka biorą się z biznesu karuzelniczego. Przemyśl, pomedytuj nad tym. Pomedytuję, wiesz, no może ludzi pociąga ta powtarzalność, że świat wygląda podobnie, wiesz, że z powrotem będziesz na tym miejscu, w którym byłeś, czyli to jest ta nadzieja, że wszystko jest możliwe, że to powróci. Może i jakaś forma pieprzenia się z czasem w trakcie ruchu obrotowego, która ma podobne miejsce. Jest coś takiego... Tutaj? Tu no, może być tutaj, jedźmy tutaj. Ktoś tam gdzieś to tłumaczył w jakiś sposób. Forma pieprzenia się z czasem podczas ruchu. No, że, te, że jak jesteś właśnie na takiej karuzeli, czyli na tym końcu obrotu, to czas w pewien sposób też jakoś tam inaczej płynie i w ogóle są różne ciekawe fizyczne sytuacje się odbywają, które na pierwszy rzut oka nie są oczywiste. Czyli siła odśrodkowa, której na co dzień okej, to ta siła odśrodkowa działa. I inna niż przyciąganie ziemskie. Możliwe. Mindfuck. Nie wypowiem wspaniałe. Się, ale jest to coś... To ma dla fizyków też. Godnego zbadania. Nie mam bardzo kompetencji w tym. Nie, ale ja lubię o tym gadać, mimo że wiem o tym nic. Ale miałem też przywilej rozmawiać już z fizykami kwantowymi. I potwierdzili? Wiesz co, słuchając książki bodajże Andrzeja Dragana, którą muszę skończyć, to tak mi się wydaje, że tam gdzieś też coś było na ten temat. No i jeszcze w ogóle przygotowując się do tego, oglądałem sobie tam różne takie dokumenty i właśnie jedyne co z tego zapamiętałem, że pewne rzeczy wydarzają się inaczej w trakcie takiego ruchu. Nic poza tym więcej nie zrozumiałem. Ale zrozumiałem inną super niesamowitą rzecz, która totalnie mnie ciekawi. Będę musiał to kiedyś zgłębić, że wyobraź sobie, że wiesz, że no, niesiągalna jest niby prędkość światła. Tak. Ale teoretycznie można ją przekraczać. Tak. Ale wtedy znowu nie można się do niej zbliżyć tylko z góry, a nie z dołu. I ona jest zawsze nieosiągalna w jednym. Czyli albo szybciej, przypadku. Albo wolniej, ale nigdy tak samo. Tak. Oprócz tego, że światło tak może lecieć, nie wiedzieć czemu, kurwa. No bo jest nieuchwytne właśnie. Tego nie wiem, czy ono jest nieuchwytne. Tu... Jest świetna trylogia science fiction pisarza chińskiego, Jixin Liu. Polecam ci to. Teoria dwóch księżycy, czy trzech księżycy Nie wiem, czy ktoś mi o tym nie mówił. Mógł mówić, bo to jest bardzo mocne, popularne, bardzo niesamowite, bardzo otwierające umysł. Opiera się i na prędkościach światła, i na kilku wymiarach, zdecydowanie więcej niż trzech wymiarach. Na 11?
Również. Choć tutaj jest świetnie pokazane, jak cywilizacja, która ma opanowane cztery wymiary, dominuje cywilizację, co ma trzy wymiary, a jak cywilizacja, co ma pięć wymiarów, tą, co ma cztery. I to tak... ta trylogia jest szokująca, a jeszcze bardziej szokująca, jakby otwierająca jest to, że jest napisana i w lewo. Przez tego Chińczyka. I dopiero widać, jak jednak to jest różny świat, jakiś sposób myślenia chiński, gdzie naprawdę tyle ludzi mieszka i gdzie jest małe uznanie dla indywidualizmu, tak? W przeciwieństwie do nas, do Europy. I prosto. Europa, Stany i to wszystko, wiesz, jednostka, tak? Jednostka. A tam w tej książki wyczytujesz dokładnie, jak to w ogóle nie ma znaczenia. Ma znaczenie idea i jakby... Ale jak jednostka ma zaakceptować, kurwa, brak szacunku do jednostki? Po prostu trzeba w mordę jej zajebać, jak zwykle. Wtedy akceptuje wszystko, ból. Kurwa, z dobrym. Znaczy, ja nie podzielam tej idei, tylko... No ale tak jest, to fakt, a nie idea. Tak, tak. A jednostka tutaj, no tam za to staniemy zaraz. Za policją. Tu? Tak, tu na przykład. Dobra. Słuchaj, czytaj tą Qixin Liu, warto przeczytać. Zaraz sobie w ogóle... Zaraz ten, zaraz sobie wpiszę to w moją audiotekę, podejrzewam. Pewnie będzie to w formie audiobooka, myślisz? Mam nadzieję, że nawet po polsku. No. Będzie, powinno. Lubisz audiobooki? Nie lubię czytać, wiesz? Czytam, ale krótkie formy. Haiku. Natomiast po prostu na telefonie czytam jakieś tam... SMS-y. Będę pisał. Też i między innymi te... na przykład jakieś tam po prostu portale, szybciutko czytam jakieś newsa. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość Kruger. I tak w ogóle, jakbyście nie wiedzieli, to ten gościu prowadzi firmy odzieżowe, o których nie wspomnieliśmy ani słowa. I to całą masę, jak peleny lala i tak dalej, ale to już opowieść na następną historię, która może będzie kiedyś miała miejsce, a może nie, bo nigdy nic nie wiadomo. Dziękuję świetna bardzo. Świetna puenta, świetne spuentowanie i właśnie nawet nie marzyłem o takiej rozmowie, a taką się wydarzyła. Nawet podcasty też prowadził i też nic o tym nie powiedzieliśmy. Esa! Podcasty, faktycznie. Słuchaj, bardzo